Dzień dobry Państwu. Proszę o uwagę. Na dzisiaj mamy zaplanowaną sesję, ale mamy też dzisiaj zaplanowany uroczysty moment nagrodzenia naszych sportowców i nim oficjalnie rozpoczniemy obrady naszej sesji, to serdecznie i gorąco witam właśnie sportowców, którzy w 2022 roku zdobyli nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym w współzawodnictwie sportowym. Wszystkich Was serdecznie witam i w chwili obecnej poproszę Pana Burmistrza o przedstawienie sylwetek naszych sportowców. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. 10 listopada 2010 roku Rada Miejska w Rymanowie ustanowiła zasady przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Tą uchwałą ustanowione zostały nagrody i wyróżnienia, czyli za wysokie wyniki sportowe oraz za zasługi dla sportu. Nagroda to jest jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane z budżetu gminy, które stanowi wyraz uznania za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz za zasługi dla sportu. Natomiast wyróżnienie stanowi medal, puchar, dyplom, sprzęt sportowy związany z uprawianą dyscypliną oraz inne upominki rzeczowe i przyznawane jest za wysokie wyniki sportowe oraz za zasługi dla sportu. Załącznikiem do tej uchwały jest regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe. I te nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla zawodników i trenerów. Zawodnik, aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie, powinien osiągać wysokie wyniki sportowe oraz być zawodnikiem w rozumieniu ustawy o sporcie i godnie reprezentować gminę Rymanów. Drodzy Państwo, nagrody i wyróżnienia przyznaje burmistrz na wniosek związków sportowych i stowarzyszeń, klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik, związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych, dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Rymanów i może też burmistrz przyznać nagrody i wyróżnienia z inicjatywy własnej. Takie wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej składa się zawsze do 15 stycznia roku następnego po tym okresie, który jest oceniany. W razie też stwierdzenia różnych braków też wzywamy do uzupełnień i staramy się wnikliwie taki wniosek rozpoznać. Tak jak wspomniałem, wysokość nagrody nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za trzeci kwartał roku poprzedzającego rok przyznania nagrody ogłoszonego przez prezesa GUS w dzienniku urzędowym. Wartość przyznanego wyróżnienia nie może przekroczyć 50% kwoty właśnie, o której mowa wcześniej w tym paragrafie 12 ustęp 2 i właśnie nagrody i wyróżnienia przyznawane są w sposób uroczysty, tak jak to ma miejsce dzisiaj podczas uroczystej sesji i taka sesja właśnie ma miejsce dzisiaj. Drodzy Państwo, mamy tę tradycję już 14-letnią wręczenia tych nagród. W tym roku wpłynęło 16 wniosków o przyznanie nagród i zostało przyznanych 10 nagród burmistrza. I pierwszą zawodniczką, która została nagrodzona nagrodą burmistrza jest Antonina Szczęsna, zawodniczka Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Handball w Rzeszowie. Uprawia piłkę ręczną, rozpoczynała przygodę ze sportem w Posadzie Górnej. Trenerem jej był Grzegorz Argasiński, nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Obecnie, tak jak wspomniałem, jest zawodniczką pierwszoligowej drużyny piłki ręcznej w Rzeszowie. Wcześniej zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej. Awansowała do 1/16 Mistrzostw Polski Juniorek. Była też zawodniczką kadry województwa podkarpackiego w piłce ręcznej dziewcząt. Ponadto jest, tak jak wspomniałem,
z zawodniczką zespołu seniorek. W sezonie 2020-2021 była pierwsze miejsce w drugiej lidze kobiet i pierwsza liga kobiet w grupie C obecnie. Także gratulacje dla Antoniny Szczęsnej. Zapraszamy tutaj Antoninę. Zapraszamy tutaj, tak. Antoninę zawsze obserwuje. Zdobywa najwięcej bramek w pierwszoligowej drużynie z Rzeszowa. Także gratulujemy. Antonina, poczekaj sobie chwilę tutaj na innych. Kolejnym nagrodzonym zawodnikiem jest Piotr Garbowski. Paraolimpijczyk z Klimkówki. Reprezentuje Przemyski Klub Sportu Niewidomych i Słabowidzących w Podkarpacie. Biatlon i narciarstwo biegowe w klubie uprawia od 2014 roku. Jest aktualnym członkiem kadry reprezentacji Polski osób niepełnosprawnych w biatlonie. Piotrek jest jednym z najlepszych zawodników Polski w kategorii niewidomych i słabowidzących. W 2022 roku zajął pierwsze miejsce w Nordwalking Cup w Choczewie. Zajął też pierwsze miejsce w Mistrzostwa Polski osób niewidomych i słabowidzących. Wziął również udział, tak jak wspomniałem, w zimowych igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich w Pekinie. W narciarstwie biegowym zajął 6. miejsce. Brał również udział w narciarstwie biegowym w Słowenii, Finlandii, Kanadzie, zdobywając miejsca w pierwszej dziesiątce. Piotrze, zapraszamy. Gratulujemy osiągnięć. Kolejnym nagrodzonym zawodnikiem jest Bogdan Reichel. Bogdan reprezentuje Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Rymanowie. Dyscyplina sportu to są sporty walki. Jest mistrzem polskim MMA Master w kategorii plus 100 kg. W Warszawie trzecie miejsce Mistrzostwa Polski w kategorii Master plus 100 kg. No jest wychowawcą, doskonałym nauczycielem, takim z charyzmą. Bogdanie, gratulujemy, zapraszamy. Bogdana nie ma, tak? Marek Sokołowski reprezentuje Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Rymanowie w kategorii Nordic Walking. W 2022 roku zajął pierwsze miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w górskim półmaratonie w Prudniku, pierwsze miejsce w otwartych Mistrzostwach Polski Nordwalking w Radomie, pierwsze miejsce indywidualnie, drugie drużynowo w Mistrzostwach Polskich Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Mielcu, pierwsze miejsce w Pucharze Polski Nordic Walking w Sędziszowie Małopolskim, w Latoszynie i w Nowej Dębie, uhonorowany pierwszym miejscem również Mistrzostwa Świata w Szklarskiej Porębie, w Choczewie i w Kolbuszowej. W sumie 40 miejsc na podium w 2022. No osiągnięć bardzo dużo. Marku, gratulujemy i zapraszamy. Kolejną już co roku nagradzaną zawodniczką jest Kaja Ryż. Jest kolarką, uprawia właśnie tę dyscyplinę sportu. Jej klub sportowy w ubiegłym roku to był Mat Atom Developer Fundacja Brzeźna Będkowska we Wrocławiu. Natomiast Kaja od stycznia jest zawodniczką zawodowej grupy kolarskiej w Wielkiej Brytanii. To jest Life Plus Wahoo. No więc jest to osiągnięcie niebywałe. Nie wiem, czy są kolarki w Polsce, które mają takie osiągnięcia. Jeżeli ktoś z rodziny jest od Kai, to zapraszamy po odbiór nagrody. Pewnie nie ma. Mama jest dyrektorką szkoły w Klimkówce, tata jest leśniczym, w związku z w Królików, przepraszam. A tata jest leśniczy, pewnie nie mogli się pojawić. Zawsze ktoś z rodziców był. Kolejnym nagrodzonym jest Sebastian Garbowski, to jest syn Piotra, zawodnik biatlonowego klubu sportowego Wojsko Polskie Kościelisko. Sebastian zajął pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w sprincie oraz biegu indywidualnym. W regionalnych zawodach młodzików w biatlonie w biegu sprinterskim oraz biegu indywidualnym. W Mistrzostwach Polski w biatlonie letnim sprincie i biegu indywidualnym. Zajął też drugie miejsce w biegu indywidualnym młodzików w Czarnym Borze. W wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biatlonie letnim w biegu sprinterskim i indywidualnym. No też wybitny zawodnik, biatlonista. Myślę, że też niedługo będzie reprezentantem Polski już w tych starszych kategoriach i tak jak Marcisz z Korczyny, będziemy mieć takiego reprezentanta już w naszej polskiej reprezentacji. Będziemy mogli na Eurosporcie czy innych programach sportowych oglądać
takiego naszego zawodnika z Klimkówki. Także gratulujemy tacie i proszę przekazać też gratulacje dla syna. Erwina Wilusz reprezentuje Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Rymanowie. Erwina no, ma ogrom osiągnięć, ja tylko kilka tylko wymienię, a więc pierwsze miejsce w sztafecie żeńskiej w otwartej Mistrzostwa Polski w Białymborze, pierwsze miejsce w Tarnowskich Górach, pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polskich par w Nordic Walking w Prudniku, pierwsze miejsce w otwartych górskich Mistrzostwach Polski w Polanicy Zdroju i Piwnicznej Zdroju, pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Mielcu, pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski Nordic Walking, pierwsze miejsce w Mistrzostwach Świata w Choczewie, drugie miejsce w Mistrzostwach Świata w Choczewie i Szklarskiej Porębie, pierwsze miejsce w kategorii Open w Maroku, 29 podiów w tym w ubiegłym roku, w 2022. Także bardzo dużo osiągnięć. Zapraszamy bardzo po odbiór nagrody i gratulacje. Pani Erwina jest też nauczycielką w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie. Tak samo jak i Marek Sokołowski. Paulina Niepokój reprezentuje też Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Rymanowie. Też jej dzisiaj nie ma, ale nagrodę odbierze dziadek Józef. Osiągnięcia z 2022 roku to pierwsze miejsce w kategorii K2 w otwartych Mistrzostwach Polski w biatlonie, w Nordic Walking, pierwsze miejsce w ogólnopolskich zawodach w dwuboju obronnym towarzystw gimnastycznych, trzecie miejsce w ogólnopolskich zawodach w dwuboju obronnym w strzelectwie kulowym i pierwsze miejsce w dwuboju obronnym tytuł najlepszej zawodniczki. Paulina Niepokój, też wiele osiągnięć sportowych w ubiegłym roku, także gratulujemy Paulinie, rodzicom i dziadkowi. Zawodnik, który też osiąga wiele sukcesów, ale też go nie ma, ale prawdopodobnie jest małżonka. Krzysztof Wiernusz działa w ramach Stowarzyszenia Nasz Rymanów, członek sekcji biegowej, dokonania za 2022 rok, a więc pierwsze miejsce Zamczyska Trail, trzecie miejsce w zimowej Poniewierce, drugie miejsce w Łękowinie Winter, trzecie miejsce w zimowych Przesileniach, drugie miejsce w ultramaratonie Jaga Kora, drugie miejsce w ultra Biesy na dystansie 105 km. To są wszystko biegi przełajowe. Pierwsze miejsce w ultra Przesilenie w Dynowie, pierwsze miejsce w półmaratonie w Jaśliskim, pierwsze miejsce w piątych biegach górskich w Sanoku, pierwsze miejsce w Mogile Fun Run i pierwsze miejsce w biegu Beskidnika na 73 km, trzecie miejsce w biegu Rysia w Dukli, pierwsze miejsce w charytatywnym biegu Dwernik Kamień Trail. No, tych osiągnięć jest bardzo dużo. Krzysio jest wybitnym zawodnikiem, wybitnym przełajowcem, który ma ogrom osiągnięć i dlatego jest to taka szczególna nagroda i szczególne wyróżnienie. Jeżeli jest małżonka, to zapraszamy. Dziesiątą nagrodę przyznaliśmy Urszuli Roguli. Urszula Rogula to jest zawodniczka, która została wychowana również przez nauczyciela Grzegorza Argasińskiego w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. To jest piłka ręczna. Jest zawodniczką obecnie klubu Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Płocku. Urszula dostaje regularne powołania na zgrupowania juniorskiej kadry narodowej. Jest w tej kadrze też wybitną zawodniczką. W sezonie 2021-2022 brała udział w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet i zdobyła 96 bramek. Brała udział w meczach międzypaństwowych w Marsylii oraz w konsultacjach szkoleniowych. Urszula jest zawodniczką, która będzie najprawdopodobniej, jeżeli wszystko będzie się układać tak jak do tej pory, kadry narodowej polskiej i będziemy mogli ją podziwiać, jeżeli będzie brała udział w międzypaństwowych meczach czy w jakiejś rywalizacji na szczeblu Europy i świata. Takie są prognozy, bo jest bardzo utalentowaną zawodniczką. Także po odbiór poprosimy, jeżeli nie ma z rodziny nikogo, to pana Grzegorza Argasińskiego, jeżeli jest. Jest czy nie ma nikogo? Nie ma, to dobrze, to przekażemy na konto pieniążki.
odpoczywa. Teraz proszę o zabranie głosu pana Marka Sokolskiego. Głosu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i w imieniu swoim, w imieniu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół oraz myślę, że też w imieniu wszystkich nagrodzonych, no chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te wyróżnienia, za nagrody, które otrzymaliśmy. Bardzo się cieszymy, że w taki sposób jesteśmy dowartościowani, że ta impreza ma tak uroczysty i podniosły charakter. Ma to miejsce na posiedzeniu Rady Sesji, Rady Miejskiej. Cieszymy się również oczywiście z nagrody pieniężnej, którą otrzymaliśmy, no bo wiadomo, czasy są takie, że wszystko drożeje. W ostatnich latach nawet takie wpisowe to dwukrotnie, w niektórych przypadkach nawet trzykrotnie podrożało, a do tego jeszcze trzeba dojechać, czasem gdzieś przenocować, więc to kumuluje koszty. Zapewniamy, że podczas wszystkich swoich startów, gdzie bądź jesteśmy, czy to w kraju, czy za granicą, staramy się jak najbardziej, tylko potrafimy w sposób godny reprezentować no, swoje środowisko, gminę Rymanów. Nie składamy broni, postaramy się w najbliższym czasie. Ten rok też zapowiada się bardzo bogaty, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe w naszej dyscyplinie, w dyscyplinie Nordic Walking. I jeśli tylko zdrowie nam pozwoli, bo chęci są, zaangażowanie też, będziemy nadal próbowali trenować, wyjeżdżać na zawody, startować i osiągać jak najlepsze wyniki ku swojemu zadowoleniu, satysfakcji oraz chcemy sprawiać radość naszym kibicom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ja ze swojej strony również dołączam się do tych słów. Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie, za to wsparcie. Wszystkim sportowcom życzę dużo zdrowia i sukcesów w kolejnym roku. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Jak już wszyscy starsi dziękują, to i mi pasuje też. Także jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj tutaj uczestniczyć w tej radzie. Właśnie jest bardzo, bardzo podniosła. My sportowcy bardzo lubimy, znaczy nie lubimy, tylko jest nam bardzo, nie wiem jak to użyć, jakie słowo, ważne dla nas, jeśli ktoś docenia naszą ciężką pracę, a tym bardziej jeśli są to władze gminy, czy powiatu, czy Ministerstwo Sportu. Także dla nas jest to bardzo ważne. Mobilizuje nas to jeszcze do ciężejszej, mocniejszej pracy. Także z tego miejsca dziękuję wam za wyróżnienie dla mnie i dla syna. Szkoda, że go nie ma tutaj, no bo by chłopak też widział, że jest doceniony, byłoby mu może troszkę łatwiej, bo jest ciężko, nie? W sporcie to tylko tak na zdjęciach ładnie wygląda i przy nagrodach, a na co dzień jest ciężka mozolna praca. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za docenienie i życzę młodym sportowcom jak najlepszych wyników sportowych i dużo, dużo sukcesów na arenie narodowej i później międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, pozwolą Państwo, że ja również dołożę się do tych wszystkich życzeń, które tutaj padły. Drodzy sportowcy, dzisiaj z nami jest Młodzieżowa Rada Rady Miejskiej. I to jest, wy jesteście takim doskonałym przykładem, jak można w wielu dziedzinach sławić naszą rymanowską ziemię. Jesteście doskonałymi naszymi ambasadorami i za to wszystko wam dzisiaj dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkiego najlepszego. Jeżeli, mam takie pytanie, jeżeli sportowcy chcą z nami uczestniczyć w procedowaniu dalszej części sesji, to chętnie będziemy cieszymy, a jeżeli macie jakieś inne obowiązki, to również można nas je opuścić. Także krótka taka kulturalna przerwa.
Drodzy Państwo, po krótkiej przerwie wznawiamy nasze obrady. Szanowni Państwo, uczestnicy sesji Rady Miejskiej, informuję, że na mocy ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Rymanowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Informuję również, że nie można przetwarzać danych osób trzecich bez uzyskania ich wyraźnej zgody. Zwyczajowo poproszę Państwa o wyłączenie telefonów, które by nie powodowały naszych zakłóceń, naszych obrad. Wysoka Rado, zaproszeni goście, otwieram obrady 76. Rady Miejskiej, 78. sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. W obradach naszej sesji uczestniczą radni Rady Miejskiej w Rymanowie, pan starosta krośnieński Jan Pelczar, burmistrz gminy Rymanów pan Wojciech Farbaniec, zastępca burmistrza gminy pan Grzegorz Wołczański, jest również z nami sekretarz gminy pan Marek Penar, skarbnik gminy pani Bernarda Łożańska. Bardzo serdecznie i gorąco witam radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie. Wprawdzie nie widziałem pani przewodniczącej Aleksandry Graboń, ale widzę, że są wiceprzewodniczący oraz wraz z opiekunem i swoimi opiekunami ze szkół oraz opiekun całej Rady, pan Krzysztof Buczek. Również serdecznie witam sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z terenu gminy Rymanów. Wszystkich uczestniczących sesji serdecznie i gorąco witam. A Państwa radnych proszę o potwierdzenie obecności i tym samym udziału w sesji. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy wystarczająca liczba radnych uprawnionych do podejmowania prawomocnych uchwał. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. Drodzy Państwo, jesteśmy w punkcie przyjęcia porządku obrad. Mam pytanie, czy są wnioski odnośnie porządku obrad? Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wnoszę o wprowadzenie zmian do porządku obrad poprzez dodanie do porządku projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rymanów. I też wnioskuję, aby projekt uchwały dodać do punktu 6 bezpośrednio przed projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy koledzy radni, koleżanki radne mają jakieś wnioski albo czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Drodzy Państwo, przed sesją zaszczycił nas swoją obecnością pan starosta i pan starosta zwrócił się z wnioskiem, że chciałby nam przedstawić informację dotyczącą rozbudowy firmy Farmutil we Wróbliku i ja również stawiam tak ze swej strony, stawiam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad informacji. Byłaby w punkcie 3, 4 przed sprawozdaniem przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie. Taka informacja. A do kolegów radnych mam pytanie, czy mogę potraktować obydwa wnioski i wniosek mój i pana burmistrza jako przez jedno głosowanie, czy głosujemy każdy wniosek i mój wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu wysłuchania informacji starosty, a osobno burmistrza, czy możemy jako jednakowy, jeden wniosek? Panie Grzegorzu, proszę przygotować stosowny. Informacja będzie w punkcie 4, przed sprawozdaniem przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie, a wniosek pana burmistrza umieścić w punkcie rozpatrzenie projektu uchwał. Chwila przerwy takiej technicznej, żeby pan Grzegorz mógł. Informacja dotycząca planów. Panie starosto, czy to jest modernizacja, czy rozbudowa?
rozbudowa zakładów utylizacji. Tak. Przed sprawozdaniem, to by był punkt trzeci. Tak, może być. Przedstawiony przeze mnie i burmistrza wniosek o rozszerzenie naszych dzisiejszych obrad. O te dwa przedstawione wnioski poddaję w tej chwili obecnej pod głosowanie. Dziękuję Państwu bardzo. Stwierdzam, że wniosek Pana Burmistrza i wniosek mój o poszerzenie naszych dzisiejszych obrad został przyjęty jednogłośnie. I pozwolą Państwu, że w chwili obecnej przedstawię proponowany porządek obrad naszych dzisiejszych obrad. Punkt 3. Informacja starosty Krośnieńskiego w sprawie rozbudowy zakładu utylizacyjnego we Wróbliku Szlacheckim. Punkt 4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności między sesjami. Punkt 5. Sprawozdanie burmistrza gminy ze swej działalności. Punkt 6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na 77. sesji Rady Miejskiej. I punkt 7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał. Jako pierwszy w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia rządu tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Drugi projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rymanów. Trzeci projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. Czwarty projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki na rok 2024. Piąty projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rymanów w 2023 roku. Szósty projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Rymanów położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski. I siódmy projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom w dzierżawem działek gminnych. I punkt 8 naszych dzisiejszych obrad, sprawy bieżące. I punkt 9, zakończenie obrad. Przedstawiony przeze mnie porządek obrad w chwili obecnej poddaję pod głosowanie. Stwierdzam, że porządek obrad 78. sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został przyjęty jednogłośnie. Panie starosto, i przystępujemy do realizacji dzisiejszego porządku obrad. Panie starosto, zapraszam pana. Czy woli pan stamtąd, czy tutaj może z mównicy? Chyba, że tam ma pan materiały i... Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Sołtysi Przewodniczący, Szanowna Rado Młodzieży, bardzo się cieszę, że Wy akurat w dzisiejszym posiedzeniu bierzecie udział. Ja bardzo serdecznie chciałem podziękować Panu Przewodniczącemu, że umożliwił mi dzisiejsze wystąpienie. Dowiedziałem się o sesji w dniu wczorajszym, w związku z tym taka niezapowiedziana moja wizyta i uczestnictwo w dzisiejszym posiedzeniu Rady Miejskiej.
W związku z tym, że pojawiło się obwieszczenie pana burmistrza o rozbudowie zakładu utylizacyjnego uwzględniającego modernizację instalacji do przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i budowę zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych w miejscowości Wróblik Szlachecki. Powiem szczerze, to dotyczy, nazwa tam jest zmieniona, Farmutil, ale to jest od dawien dawna, na pewno państwo znacie, jak młodzież tutaj jest, to ich rodzice, że to jest tak zwany Bakutil, zakład z dawnych czasów. I wiemy, jaka sytuacja z tym Bakutilem była przez kolejne lata, od kiedy on funkcjonuje i prowadzi przetwórstwo tych odpadów. W poprzednich latach była inna sytuacja, bo to była utylizacja również i zwierząt. Z tego, co teraz wiem, to są produkty przeterminowane, które są dowożone tutaj i przetwarzane. W związku z tym, że pojawiło się to obwieszczenie o rozbudowie, dla mnie niepokojącym był tylko zapis w obwieszczeniu. Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa. Ja do starostwa otrzymałem kartę informacyjną przedsięwzięcia dla rozbudowy tej modernizacji i budowy oczyszczalni ścieków we Wróbliku i również jest tu ujęte są zapisy, to jest obszerny materiał, 180 stron. Różne rzeczy tu są wypisane. Ja bym nie chciał za dużo czasu zabierać, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie zapowiedziałem swojej tu wizyty i obecności, tylko w skrócie. I szczegóły takie krótkie przedstawię, ale bardzo bym prosił Szanowną Radę Sołtysów o zaangażowanie się. Ja bym nie chciał pytać w tej chwili, kto z państwa czytał to ogłoszenie i zapoznał się. Czy ktoś z państwa analizował ten raport? Bo jest w ogłoszeniu wpisane, że on jest dostępny na stronie gminy i można się z nim zapoznać. Drodzy państwo, w tej chwili możliwość przerobu tych odpadów to jest 10 ton dziennie. A w nowej karcie informacyjnej, którą otrzymałem, przewiduje się przerób do 100 ton. Wyobraźcie sobie państwo. Jeśli by był zapis jeszcze w tej karcie informacyjnej, że będzie rozbudowa zakładu, no można by było to podejść do tej sytuacji troszeczkę inaczej. Rozbudowują, nowa technologia i tak dalej. Ale w tej karcie informacyjnej tylko jest zapis, że będzie modernizowana taśma produkcyjna przerobu tych odpadów i nic więcej. To wyobraźcie sobie państwo, wzrośnie przerób o 10-krotnie. Wiemy, może to nie są potwierdzone informacje, że z zewnątrz są zwożone te materiały. Niegdyś słyszałem, że nawet ze strony słowackiej i przetwarzane są u nas. Ale w przypadku takim, że na pewno część z państwa wie, że protesty były, ja bym nie chciał pytać mieszkańców Wróblika, jakie mają piękne, słoneczne dni, jak przeżywają w swoim otoczeniu domowym, czy posiedzieć sobie pod domem w altanie, czy otworzyć sobie okno, kiedy jest przerabiane te są odpady, jaki tam jest zapach, to w większości kto nawet przyjeżdża przez miejscowość, no to można odczuć nawet jak te samochody przyjeżdżają z tymi odpadami, co się dzieje, jaki zapach przemieszcza się w tym transporcie. I bardzo bym prosił, żeby państwo się zapoznali z tym tematem, żeby państwo spróbowali przekonać społeczeństwo, że to jest najlepsze i że społeczeństwo to zaakceptuje. Bo my jesteśmy w tej chwili, jako ja starosta, pan burmistrz burmistrzem, rada, przewodniczący, jest wszystko okej. I może tak być, że będzie akceptacja. Tylko tak jak młodzi tu ludzie są, dorosną do wieku, kiedy będą mogli reprezentować swoich mieszkańców i będzie ta sytuacja, która była sprzed 4-5 lat, kiedy były protesty. Kiedy ja byłem w nocy wezwany do Wróblika, do zakładu utylizacyjnego, gdyż ze zbiornika, bo z tych poprodukcyjnych środków odpadów są nieczystości, ścieki. Te ścieki mają być przerabiane. One są przerabiane na zasadzie takiej, że są odprowadzane do zbiornika po cemencie. Ja uczestniczyłem, bo byłem zawiadomiony, kiedy dojechałem tam, były straże, policja, przedstawiciel Wód Polskich, kiedy z tego zbiornika o godzinie 11 wypływał do taboru rosół. Ale rosół, konsystencja była straszna, bo kiedy były pobierane do słoików,
te próbki, to jest coś okropnego. To nie są ścieki jakieśkolwiek takie, jak my mamy przy domowym. I jakieś dochodzenie było prokuratorskie, policyjne, nie wiem jaka sytuacja jest do dzisiaj, bo to już chyba 3 lata mija. I naprawdę, tabor to nie jest zbiornik na ścieki. Kiedy bardzo się cieszę z tego, że tutaj w karcie informacyjnej jest budowa nowej oczyszczalni. Tylko niepokoi mnie jedna rzecz, że jest możliwość dostarczania ścieków cysternami z zakładu w Leżachowie, który jest kolejnym zakładem utylizacyjnym, nie na naszym terenie. I tutaj w karcie wyraźnie pisze, że ścieki będą również dostarczane z Leżachowa tutaj do Wróblika. Bo wiemy, że tam są też propozycje i informacje, że ten zakład w Leżachowie ma być rozbudowany i rzekomo tam są protesty. Drodzy Państwo, nie pozwólmy sobie na to. Ja jestem za tym, niech ten zakład funkcjonuje. Bo tak jak rozmawiałem z sołtysem, z Tadeuszem z Wróblika, rzeczywiście może troszeczkę się zmieniło, że tego smrodu nie ma. Ale jeśli nie rozbudowuje się zakładu, przerobu, jeśli nie modernizuje się, czy uruchamia nowej technologii przerabiania, czy kolejnej taśmy do przerabiania, tylko buduje się oczyszczalnie, a tu zwiększa się 10-krotnie przerób tych nieczystości, tych odpadów, jest to bardzo niepokojące. I nie chciałbym tak, że, bo ta procedura jest, że wiesza się obwieszczenie na tablicy, ono wisi 2 tygodnie, nawet i miesiąc. Ale drodzy Państwo, no, sami wiecie, że takich obwieszczeń nie czytacie albo rzadko, bo tych informacji na zewnątrz nie ma. Mieszkańcy nie śledzą bezpośrednio strony gminy, a to jest bardzo ważna sprawa, bo rzeczywiście dotyczy to większości mieszkańców Wróblika, ale i sąsiednich miejscowości, bo czasem i w Ladzinie czy w Milczy ten zapach jest. Ja bym nie chciał przedłużać, ale jeszcze raz mam prośbę o zainteresowanie i przeanalizowanie karty informacyjnej, bo dojdzie do takiej sytuacji, bo tu są instytucje, które mają wyrazić opinię. My również wystąpiliśmy o przygotowanie raportu oddziaływania, ale myślę, że ta karta informacyjna będzie zmieniona z napisem raport, bo tu te rzeczy są wpisane i to samo będzie. I bardzo bym prosił o zaangażowanie się radnych, sołtysów i dotarcie do społeczeństwa, żeby po 5, po 10 latach, kiedy ten zakład będzie mógł przerabiać, bo taka zgoda będzie, bo wynika z tej karty informacyjnej do 100 ton odpadów śmierdzących, bo wiecie jakie to są odpady, że będzie zaskoczenie dla społeczeństwa i każdy będzie mówił, dlaczegoście nas nie informowali. A z tego obwieszczenia tak wynika, że społeczeństwo nie musi być informowane i nie musi być konsultacji. Ja bym bardzo podziękował za możliwość wystąpienia i bardzo bym prosił radnych, sołtysów, żeby informować społeczeństwo. Jeśli społeczeństwo Wróblika zaakceptuje taką modernizację, rozbudowę, okej. Nie będą mieć pretensji później do nas. Bo dojdzie do takiej sytuacji, że te dokumenty będą spływać kolejne do starosty i będę musiał kiedyś wydać decyzję na budowę i na tą modernizację. I nie będzie odwrotu już wtedy. To jest dobry moment teraz, żeby tym tematem się zająć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu starostowi. Pan burmistrz prosił o głos. Proszę, tak, panie burmistrzu. Na początek to tak. Szkoda, że pan starosta nie zadzwonił, żebym się do tego przygotował, bo to jest temat, który nie jest dla nas nowy i konsultacje, spotkania z mieszkańcami, z przedstawicielami zakładu są od kilku lat. My mamy całą teczkę zgromadzoną na ten temat. Odbyło się też spotkanie, trzeba było też pana starostę na to spotkanie zaprosić, całej Rady, Komisji Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych z przedstawicielami z zakładu, łącznie z panem prezesem tutaj na miejscu, którzy wyjaśniali, w jaki sposób będzie przebudowywany ten zakład. Ja tylko tak, żeby wyjaśnić końcowe stanowisko firmy odnośnie planów przebudowy tego zakładu, odczytam z 8 grudnia ubiegłego roku. Byśmy takie, zresztą sprawę też pilotuje pan radny Krzysztof Guzylak, cały czas się interesuje sprawą, interesuje się też jeden sołtys, pan Tadeusz Chodyniecki, pan radny Szybka. Przychodzą też na spotkania przedstawiciele zaniepokojonych mieszkańców jednego Wróblika, drugiego. Także to się na pewno nie odbywało w jakiejś tam sytuacji takiej
tajemnej, tylko cały czas jest to sprawa otwarta, transparentna i nikt tutaj nic nie próbuje przemycić. Dla nas ten zakład, jeżeli chodzi o jego funkcjonowanie, jest problemem poważnym, bo odbyło się już zebranie kiedyś tam 2 lata temu bodajże we Wróbliku Królewskim, gdzie postawiliśmy sprawę na ostrzu noża praktycznie, żądając jego likwidacji, tego zakładu. I protokół z tego zebrania, tam było ponad około 150 mieszkańców, którzy się opowiedzieli, żeby ten zakład był likwidowany. Ale potem stanowisko było firmy takie, że oni ten zakład zmodernizują tak, żeby to był nowoczesny zakład, który nie będzie stanowił uciążliwości. Do tej pory informowali nas o wszystkich podjętych działaniach, łącznie z wymianą w kotłowni, czyli z tej węglowej, która też tam była uciążliwa na gazową. Teraz planuje się przebudowę budowę nowej oczyszczalni ścieków. Natomiast ja odczytam to ostatnie pismo, które jest stanowiskiem. Zresztą też ma przyjechać tutaj nowy prezes. Umawiał się jeszcze w grudniu, ale zachorował i odwołał tą wizytę, ale na pewno takie spotkanie z radnymi i pana starostę na to spotkanie też zaprosimy tutaj. Ono się odbędzie w niedługim czasie, zresztą po tej dzisiejszej wizycie pana starosty, to zaraz po sesji spróbuję nawiązać kontakt, żeby takie spotkanie się odbyło z radą, z panem starostą i z mieszkańcami, którzy będą zainteresowani, żeby wyjaśnić wszystkie związane sprawy z modernizacją tego zakładu. No więc dotyczyło, to było też na wniosek pana radnego Krzysztofa Guzylaka, dotyczyło zamierzeń inwestycyjnych dotyczących zakładu utylizacyjnego we Wróbliku Szlacheckim. Szanowny panie burmistrzu, w imieniu zakładu rolniczo-przemysłowego Farmutil w nawiązaniu do spotkania z 23 listopada, takie spotkanie się odbyło w ubiegłym roku, w Urzędzie Gminy w Rymanowie, przekazujemy niniejszym informacje o zamierzeniach inwestycyjnych reprezentowanej przez nas spółki w zakładzie utylizacyjnym we Wróbliku Szlacheckim. Na wstępie chcemy poinformować, że prace planowane przez naszą spółkę we Wróbliku Szlacheckim to modernizacja zakładu, a nie rozbudowa zakładu. Naszym zamierzeniem jest zmiana sposobu funkcjonowania instalacji w zakładzie, a nie jego rozbudowa. Wszystkie prace związane z modernizacją linii produkcyjnej zostaną wykonane w obrębie istniejących budynków zakładu. Naszym celem jest pogodzenie poprawnego funkcjonowania zakładu z normalnym prowadzeniem życia przez okolicznych mieszkańców. Modernizacja zakładu utylizacyjnego we Wróbliku Szlacheckim będzie polegała w szczególności na, po pierwsze, w zakresie technologii zastosowanej w zakładzie, wymianie wszystkich obecnie eksploatowanych urządzeń linii technologicznej na nowe, w pełni nowoczesne urządzenia, zaawansowane technologicznie, stwarzające możliwości uzyskania efektywnych warunków ekonomicznych i technicznych, a przy tym sprzyjające ochronie środowiska i minimalizujące emisję uciążliwych zapachów. Przy wyborze nowych urządzeń, maszyn i rozwiązań technologicznych braliśmy pod uwagę różne aspekty techniczne, prośrodowiskowe, ekonomiczne. Również to, że obecnie produkowane i dostępne na rynku urządzenia i maszyny mają znacznie większe wydajności niż te dotychczas eksploatowane w naszym zakładzie. Ta okoliczność spowodowała konieczność ubiegania się przez naszą spółkę w postępowaniach administracyjnych o uwzględnienie zamiast dotychczasowej zdolności przerobowej produkcyjnej wynoszącej do 10 ton, wydajności wynoszącej potencjalnie do 100 ton na dobę. Wyjaśniamy dodatkowo, że według obowiązujących przepisów prawa za zdolność produkcyjną uważa się największą ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy i instalacji. Podkreślamy w tym miejscu, że możliwość zwiększenia wydajności zakładu będzie jedynie potencjalna, bo uwarunkowana rynkowo ilość surowca utylizacyjnego aktualnie odbieranego przez zakład i występującego na terenie jego działania nie pozwala na faktyczne zwiększenie wydajności. Dodatkowo, uwzględniając w dokumentacji składanej burmistrzowi gminy Rymanów zwiększoną zdolność produkcyjną zakładu, kierowaliśmy się opinią podkarpackiego wojewódzkiego lekarza weterynarii, zdaniem którego wskazana przez nas wydajność instalacji może przyczynić się do praktycznego i efektywnego wsparcia działań inspekcji weterynaryjnej podejmowanych przez tę inspekcję w razie wystąpienia poważnego ogniska choroby zakaźnej u zwierząt na terenie województwa podkarpackiego. W ramach linii produkcyjnej zakładu będą zastosowane nowe rozwiązania takie jak rozładunek, rozdrobnienie surowca do szczelnych zbiorników,
transport surowca przy wykorzystaniu pompy lamelowej poprzez hermetycznie zamkniętą instalację. Pneumatyczny załadunek surowca ze szczelnie zamkniętych zbiorników poprzez hermetyczną instalację do destruktorów. Wszystkie pomieszczenia produkcyjne zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną, a zanieczyszczone powietrze z tych pomieszczeń zostanie szczelnymi rurociągami przetransportowane do skrubera. Neutralizacja oparów technologicznych zostanie dokonana w nowym skraplaczu wentylatorowym o bardzo dużej wydajności, a gazy niekondensujące się zostaną skierowane na skruber. Montażu skrubera, urządzenia, do którego będzie transportowane zanieczyszczone powietrze, z każdego etapu produkcji celem przetworzenia maksymalnej redukcji zanieczyszczeń gazowych. Kolejne to budowie nowej, nowoczesnej oczyszczalni ścieków, w której proces technologiczny oczyszczania ścieków będzie bardzo efektywny i pozwoli na zapewnienie wysokiej skuteczności redukcji zanieczyszczeń w ściekach, umożliwiając dzięki zastosowanemu rozwiązaniu technicznemu ich częściowe, ponowne wykorzystanie do celów przemysłowych takich jak mycie pomieszczeń produkcyjnych, środków transportowych itd. Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia przybliżą Państwu problematykę zamierzeń inwestycyjnych Zakładu Rolniczo-Przemysłowego Farmutil HS SA we Wróblicku Szlacheckim. Liczymy na to, że spółce uda się pomyślnie przejść proces przygotowania, a następnie w krótkim czasie realizować inwestycje, które zostaną w gminie Rymanów pozytywnie ocenione. Deklarując pełną otwartość i gotowość do udzielania wyjaśnień na temat planowanych zamierzeń, z poważaniem prezes zarządu Piotr Jabłoński i wiceprezes zarządu Sławomir Cyganek. Taką odpowiedź ostatnio otrzymaliśmy z firmy, natomiast możemy zorganizować kolejne spotkanie, żeby nie było jakiejś tam niejasności związanej z modernizacją tego zakładu. Ja jestem gotowy takie spotkanie zorganizować, poprosić tutaj, kto będzie chciał, w takim spotkaniu będzie mógł wziąć udział. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Panie przewodniczący, króciutko tylko odwocem. Panie starosto, tylko ja mam takie, właśnie to przy okazji, jako starosta może takie pytanie. Czy starosta ma jakiś taki termin graniczny wydania pozwolenia na tą rozbudowę? Na razie my nie mamy wniosku. Aha, nie myśmy wystąpili z wnioskiem, na pewno pan burmistrz otrzymał to pismo, w kwestii przygotowania raportu. Aha. Bo w tej chwili mamy kartę informacyjną. Ale również z tego, co słyszałem, że pani inspektor sanepidu również wystąpiła o taki raport i żeby był przygotowany. Tak jak mówiłem, ten raport to jest podobna ta książka, którą mamy jako kartę informacyjną i myślę, że to będzie tylko zmiana pierwszej strony w formie raportu i to z powrotem wróci. Ale tak proceduralnie, teraz jeżeli oni już wystąpią z wnioskiem, to jaki termin ma starosta na udzielenie im albo pozwolenia, wydania pozwolenia, albo nie? Nie, panie przewodniczący, no. Bo najpierw są raporty, później raporty są te analizowane i będą przygotowywać dokumentację i wniosek o pozwolenie na budowę czy modernizację. Tego jeszcze nie ma. To może trwać, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy czy cztery. Ja nie wiem, na jakim etapie jest w tej chwili firma w przygotowaniu dokumentacji o pozwolenie na budowę. A kwestia wydania pozwolenia to jest kwestia jednego miesiąca lub kiedy trzeba coś uzupełnić, jakieś dokumenty, to jest 64 dni górna granica do wydania pozwolenia na budowę. Proszę bardzo, pani Ale Kurylak. Chwileczkę, pani Alu, będzie mikrofon to. Chciałam tylko dopowiedzieć, że były prowadzone. Że były prowadzone dwa postępowania z wniosku zakładu utylizacyjnego. Jeden na modernizację zakładu, który został później ten wniosek wycofany, a postępowanie umorzone. W międzyczasie był drugi wniosek na budowę przemysłowej oczyszczalni ścieków, który też w trakcie okazało się, że będą się ubiegać o pozwolenie zintegrowane z uwagi na zwiększenie wartości przerobowych. I jeśli będą się ubiegać o pozwolenie zintegrowane, wówczas procedura musi właśnie przejść przez między innymi organ opiniujący, którym jest starosta. I w tej sytuacji zostały wycofane obydwa wnioski, postępowania obydwa umorzone.
Na ten moment, w dniu 27 stycznia, złożony został wniosek i karta informacyjna przedsięwzięcia na rozbudowę zakładu utylizacyjnego, uwzględniającego modernizację instalacji do przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i budowę zakładowej oczyszczalni ścieków. Zostało to wszystko opublikowane, zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących już w tej chwili jest procedowane. Wystąpiliśmy do 4 organów opiniujących, czyli do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, do Starosty Powiatowego, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i do Wód Polskich, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na ten moment otrzymaliśmy już opinię Starosty Powiatowego w Krośnie na właśnie zakres raportu. Również opinia sanitarna, którą otrzymaliśmy w tej chwili na dniach 20 lutego, też uznaje za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Jeszcze czekamy na 2 opinie. Po tych 4 opiniach wydamy postanowienie już prawdopodobnie po tych 2, że będzie nałożony raport, więc to będzie po prostu już postępowanie z udziałem społeczeństwa. Raport będzie ogłoszony, będzie można przez 30 dni się z nim zapoznawać, wnosić uwagi. Można będzie go uzupełniać, inwestor będzie mógł go uzupełniać, wyjaśniać i efektem końcowym będzie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację tegoż przedsięwzięcia, która to decyzja jest niezbędna do przedłożenia później innym organom typu starostwo na pozwolenie na budowę lub starostwo na pozwolenie zintegrowane. Dziękuję bardzo pani Ali za uzupełnienie informacji. Czy ktoś z kolegów radnych, koleżanek chciałby... Panie przewodniczący. Proszę ja bardzo, panie starosto. Jeszcze. Tak, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, pani Alu, wszystko jest okej. Okay. A co by było, jeśli byśmy zaakceptowali tą kartę informacyjną i nie zwrócili się o przygotowanie raportu? Czy by były konsultacje? No to jest ta kwestia. Nie są uwzględnione w obwieszczeniu konsultacje społeczne. Ponadto, no proszę, siedzi koło mnie pan sołtys Rubryka Szlacheckiego, co on te opary wdycha już od kilkunastu lat. I pytałem, czy dostał do ręki jako sołtys to obwieszczenie, żeby poinformował mieszkańców, dowiedział się dopiero ode mnie. Obwieszczenie jest 27 stycznia, już mamy 24 luty. Drodzy państwo, to nie chodzi o to, ja nikogo nie posądzam. Tylko żeby transparentność była i pełna informacja. I nie ma żadnego problemu. Niech cała procedura, pani Alu, się toczy. Będzie raport, będą konsultacje, bo to, co jest w tej karcie, która informacyjna jest przygotowana, to jest dużo rzeczy nieprawdziwych, takich pod publiczkę przygotowanych. To ma być efekt pozytywny. Nie jestem za tym, żeby zakład zlikwidować. To są miejsca pracy. Tylko niech on funkcjonuje. Bo jeśli mogę jeszcze króciutko, bo jeszcze była poprzednia pani naczelnik ochrony środowiska w powiecie, kiedy byłem dyrektorem, wydawaliśmy zgodę na utylizację i tam jest 10 ton. I pytaliśmy, dlaczego śmierdzi. Drodzy państwo, jeśli by było przerabiane 10 ton, nie byłoby tego problemu smrodu. Tylko technologia taka, jaka tam jest, że to jest parzone w tych kotłach, później musi to odparować. Jeśli by prawidłowo odparowało przez te filtry, które są zamontowane dzisiaj, nie byłoby tego smrodu i zanieczyszczenia powietrza. Tylko że uruchamia się kolejną produkcję, bo ten cykl trwa i wysypuje się to na zewnątrz i wtedy te opary, ta para, bo wiemy jak się gotuje rosół czy coś w domu, ta para wychodzi na zewnątrz przez okna i rozmieszcza się między budynki, we wróbliku i dalej. Jeśli teraz my zwiększamy z 10 do 100 ton, to wyobraźcie sobie państwo, jeśli by ten zakład był rozbudowywany i taśmy technologiczne do przerobu, bo były zamontowane kolejne, czy inny przerób, to jest okej. Okay. A tu tylko jest modernizacja. Buduje się tylko oczyszczalnie, żeby te rosoły nie spływały do taboru, bo w Wrowiku to spływa, a w Iskrzyni jest ujęcie wody pitnej. Parę kilometrów dalej, drodzy państwo. I to jest udokumentowane, co się dzieje i jakie ścieki spływają z Bakutilu do taboru. Tu jest w tej karcie informacyjnej nawet, że jeśli będzie za dużo ścieków i nie będzie się w stanie przerobić, to będą wywożone na pola rolników.
Drodzy Państwo, to są parodie, a to jest tej karcie informacyjnej. Przecież to jest zakażenie terenu. Te rosoły, ścieki mają być wywożone na pola uprawne rolników. Tu wyraźnie to pisze, bardzo bym prosił radnych zainteresowanych, sołtysa, radnego z Rublika o przeczytanie i informację tę, żeby mieli do przekazania w społeczeństwie. Ja nic nie żądam. Ja tylko chciałbym, żeby społeczeństwo, w szczególności w Rublika Szlacheckiego, Królewskiego, było poinformowane. Nie na zasadzie obwieszczenia, jak ja pytam sołtysa, jak się odniósł do obwieszczenia, on oczy otwiera, bo on tego nie widział. Drodzy Państwo, to jest miesiąc, obwieszczenia na tablicy wisi. Czy jest pełna informacja? Nie ma informacji. Ja tylko proszę o pełną informację i zajęcie się Szanownej Rady tym tematem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Kolega Czesław Szajna się zgłosił. Czy kolega? Proszę może mikrofon, kolego, bliżej. Bliżej, mikrofon dużo ze siebie. Panie Przewodniczący, już wszystko jest prawie powiedziane, ale wniosek Pana Burmistrza o w ogóle zwołanie specjalnej sesji dotyczącej tego tematu jest jak najbardziej, bo przecież każdy zakład, jeżeli zwiększa swoją produkcję, to zwiększa o kilka procent, a nie dziesięciokrotnie. Jest to rzeczą niemożliwą, żeby to wszystko funkcjonowało w należyty sposób. To jest przecież, ja porównuję ten zakład do śmieci, a mało tego, każdy chce się tego wyzbywać, śmietniska, że tak powiem. A tu mało tego, że nasze jeszcze z naszego okręgu te śmieci przykładowo są zbierane, to jeszcze jest propozycja, jeszcze żeby z zewnątrz dodatkowych śmieci tutaj te śmieci były zwożone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Ja myślę, że temat został wywołany. Koledzy radni, przewodniczący, sołtysi zainteresowanych miejscowości, to już wasza inwencja, czy... bo wiem, że po tej sesji macie planować terminy zebrań wiejskich. Być może uwzględnijcie sobie zaproszenie tych ludzi z tej firmy. Niech przyjadą na zebranie wiejskie, niech przedstawią ludziom, niech społeczeństwo jakoś przekonają. Nie wiem, to jest taka moja tylko sugestia i ten. Panie Przewodniczący, chciałem bardzo podziękować za możliwość uczestnictwa, ale ja już chciałem pożegnać, bo mam kolejne obowiązki. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, panie starosto. Króciuteńka, ale tak proszę nie rozchodzić. Taka przerwa na... techniczna. Dziękujemy panu staroście za przedstawioną informację. I wznawiamy obrady, pracujemy. Jesteśmy w punkcie czwartym dzisiejszych naszych obrad. Pozwolą Państwo, że przedstawię swoje sprawozdanie z działalności między sesjami. Drodzy Państwo, w dniach 30 stycznia oraz 6, 13 i 20 lutego pełniłem dyżur w Biurze Rady. 3 lutego wraz z burmistrzem gminy oraz radnymi Janem Tomkiewiczem, Kazimierzem Kielarem i Czesławem Szajną uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie Przyszłość podkarpackich lasów w dobie zmian klimatycznych. Była bardzo ciekawa prelekcja fachowców, naukowców, jakie następują zmiany w naszych lasach, co należy zrobić, żeby uchronić i zachować dla przyszłych pokoleń te lasy. 4 lutego wziąłem udział w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP w Rymanowie, również 11 lutego w Domu Ludowym w Posadzie Dolnej. Osiedle numer 2 wziąłem udział w walnym sprawozdaniu sprawozdawczym OSP Posada Dolna. Były to oba takie dość budujące zebrania. W imieniu Rady złożyłem życzenia i podziękowania za służbę druhom strażakom. W dniu 7 lutego w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie odbyła się druga sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Też to było ciekawe spotkanie, ciekawa sesja.
młodzi ludzie dali swój przykład zaangażowania życiem gminy, troską i znajomością naszej gminy. 8 lutego w Urzędzie Gminy odbył się konwent wójtów i burmistrzów pod przewodnictwem naszego burmistrza. Tematy były prezentacja przez firmy dotycząca możliwości przystąpienia do grupy zakupowej energii oraz pan prezes Adam Skiba, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, prosił i przedstawił nowe założenia do programu tak zwanego pod tytułem Czyste Powietrze. W dniu 14 lutego w szkole w Milczu odbyły się obchody Dnia Babci i Dziadzia. Również uczestniczyłem i złożyłem w imieniu całej Rady życzenia. Była przy tym piękna akademia. 17 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymnowie wziąłem udział w zebraniu założycielskim Fundacji Polsko-Amerykańskiej imienia Menachmena Mendla. 18 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymnowie odbyło się spotkanie Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którym też zostaliśmy zaproszeni, reprezentowałem całą Radę. 20 lutego spotkanie z dyrektorem Lasów Państwowych w Krośnie, z panem burmistrzem, poruszyliśmy tematy uregulowania stanów własnościowych działek w obrębie Rymanowa Zdroju, Klimkówki. Było bardzo owocne i czekamy na efekty tego spotkania. 21 lutego odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej, na których omawialiśmy uchwały, które będziemy procedować na dzisiejszej sesji. Następnie w dniu wczorajszym w godzinach radnych na zaproszenie Stowarzyszenia Rolników Ostoja odbyła się konferencja szkoleniowa dla hodowców bydła i producentów rolnych. Tutaj muszę nadmienić, że rolnicy z naszej gminy, szczególnie z Wisłoczka, producenci mleka i puław, jest tutaj sołtys z puław, należą do już cyklicznie od lat do laureatów, zajmują pierwsze, drugie miejsca. Są to cenieni, najlepsi producenci mleka w województwie podkarpackim. To jest takie budujące, że nie tylko mamy uzdrowisko, ale też rolnictwo na bardzo wysokim poziomie. Natomiast w godzinach wieczornych wziąłem udział w koncercie noworocznym zorganizowanym przez Szkołę Muzyczną w Rymanowie. No i w dniu dzisiejszym odbywa się sesja. Drodzy Państwo, dniach od 27 do 24 lutego radni nie złożyli interpelacji ani wniosków. Czy do przedstawionej przeze mnie informacji są zapytania? Nie widzę. W takim okazie jesteśmy w punkcie 5. Sprawozdanie burmistrza gminy ze swojej działalności. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Składam sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 28 stycznia do 24 lutego bieżącego roku. 31 stycznia w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbył się coroczny opłatek dla samorządowców zrzeszonych w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za cały rok współpracy oraz życzeń na rozpoczynający się nowy 2023 rok. W spotkaniu wzięli też udział wojewoda podkarpacka, marszałek województwa podkarpackiego wraz z zarządem oraz biskupi diecezjalni z terenu województwa podkarpackiego. 3 marca na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Kroście na temat planowej gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe. Była też mowa o nowych przepisach unijnych, które wymuszają różnego rodzaju ograniczenia powodujące zdaniem leśników szkody w dotychczas prowadzonej planowej gospodarce leśnej. 4 marca w Rymanowie uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie. Wszystkie przeprowadzone dotychczas zebrania były okazją do złożenia podziękowań za całoroczną służbę strażakom ochotnikom z terenu naszej gminy. 6 lutego zdalnie uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczpospolitej Polskiej, podczas którego omawialiśmy i opiniowali materiały sprawozdawcze oraz planowane do procedowania podczas nadzwyczajnego walnego zebrania Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Posiedzenie było też okazją do poruszenia ważnych spraw związanych z bieżącą działalnością samorządową.
7 lutego odbyła się druga sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, podczas której złożyli ślubowanie pozostali radni nieobecni na pierwszej sesji. Omówiono też pozostałe tematy zaplanowane w porządku. 8 lutego w Urzędzie Gminy w Rymanowie odbył się ważny konwent wójtów i burmistrzów powiatu krośnieńskiego. W programie omawialiśmy sprawy dotyczące taryf wodno-kanalizacyjnych, grup zakupowych energii i gazu, naboru wniosków do programu Polski Ład na zabytki. W naszym przypadku planowana jest aplikacja kilku wnioskodawców do tego programu, m.in. gmina na obiekt szkoły w Bziance, natomiast parafie na kościoły w Rymanowie i Klinkówce, stowarzyszenie na cerkiew w Króliku Wołoskim oraz na obiekt na nieruchomości tego dworku weselnego w Bziance, ten właściciel też chce składać wniosek. Termin naboru wniosków trwa do 17 marca bieżącego roku. Każdy wnioskodawca ma przygotować aplikację według wskazówek. Gmina jednak będzie firmować i wysyłać przygotowane wnioski. Do 3 marca mamy termin. Jest ogłoszenie nasze, żeby każdy zgłosił swój akces, że będzie chciał aplikować do tego programu. Bo część wcześniej zgłaszała się, ale zrezygnowała. 9 lutego razem z inspektor Marią Weiss byliśmy w Kraczunowca na Słowacji w celu umówienia ewentualnej wspólnej aplikacji do programu transgranicznego Interreg Polska-Słowacja. Jeżeli będzie możliwość, po konsultacji z Komitetem Technicznym Programu w Krakowie, to chcielibyśmy razem ze Słowakami złożyć wniosek na zakup samochodu pożarniczego, który byłby, znaczy w sumie to dwóch samochodów, jeden dla Słowaków, drugi dla nas. One byłyby wykorzystywane do zapobiegania sytuacjom kryzysowym w wymiarze transgranicznym. Po konsultacjach ostatecznie zdecydujemy, czy będziemy aplikować w tym programie. 11 lutego uczestniczyłem w walnych zebraniach sprawozdawczych OSP w Posadzie Górnej i Posadzie Dolnej. 14 lutego w Zespole Szkół Publicznych w Milczy odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań i życzeń. 15 lutego zdalnie uczestniczyłem w nadzwyczajnym walnym zebraniu Stowarzyszenia Gmin Zdrowiskowych Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie utworzenia Małopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia. Było to konieczne, gdyż w RPO Małopolski na lata 2021-2027 przewidziane są środki dla gmin uzdrowiskowych z tamtego regionu, które będą mogli pozyskać w oparciu o opracowaną strategię rozwoju dla wszystkich małopolskich gmin uzdrowiskowych. W nowej perspektywie finansowej uzdrowiskowe gminy podkarpackie będą mogły korzystać z programu dla Polski Wschodniej. Takich środków wydzielonych w RPO, jak były w minionej perspektywie finansowej, to dla Podkarpacia już nie będzie. 17 lutego w Latoszynie odbyła się uroczystość reaktywacji powstałego w 1850 roku uzdrowiska. Podczas uroczystości złożyłem wójtowi oraz samorządowcom gminy Dębica gratulacje i życzenia. Uzdrowisko Latoszyn to kolejne 5. podkarpackie uzdrowisko. W godzinach wieczornych w sali widowiskowej Domu Kultury w Rymanowie odbyła się uroczysta inauguracja działalności powołanej do życia fundacji imieniem Menachema Mendla, której podstawowym zadaniem będzie przywracanie pamięci o społeczności żydowskiej Rymanowa, która przez blisko 5 wieków tworzyła społeczność Rymanowa do 13 sierpnia 1942 roku, kiedy nastąpiła likwidacja getta rymanowskiego, a Żydów wywieziono do obozu koncentracyjnego do Bełżca ze stacji we Wróbliku Szlacheckim. Spotkaniu towarzyszyła wystawa malarska, koncert zespołu klezmerskiego oraz projekcja filmu o Romanie Polańskim, wybitnym reżyserze, i Ryszardzie Chorowicu, znakomitym fotografiku. Obaj to wybitni Polacy, którzy ocaleli z Holokaustu. 20 lutego razem z Andrzejem Pitrusem uczestniczyliśmy w omówionym spotkaniu z dyrektorem regionalnym Lasów Państwowych Markiem Mareckim w Krośnie. Podczas spotkania omówiliśmy wszystkie sprawy dotyczące zamian gruntów, utrzymania dróg, z których korzystają przy wywozie drewna ze składów, oraz bieżącej współpracy z Nadleśnictwem w Rymanowie. Mamy nadzieję, że chociaż część omawianych spraw zostanie pozytywnie załatwionych. 21 lutego odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, podczas którego omawialiśmy i opiniowali projekty uchwał planowanych do procedowania podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. 23 lutego w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie odbył się noworoczny koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Rymanowskiej Szkoły Muzycznej, w której wzięli udział zastępca burmistrza Grzegorz Włóczański, pan przewodniczący
Andrzej Pitrus. W dzisiejszym dniu, to jest 24 lutego, odbywa się sesja Rady Miejskiej w Rymanowie. W tym okresie, tak jak już wspominał pan przewodniczący, nie było interpelacji, ale były postępowania z zakresu zamówień publicznych. I tak, pierwsze dotyczyło utrzymania czystości, porządku oraz zieleni miejskiej na terenie zrewitalizowanej części rynku w Rymanowie. Kwota, którą przeznaczyliśmy na ten cel, to była 233 700. Umowa podpisana ze spółdzielnią socjalną Kogutek, to jest mniej więcej 10 700 mniej niż było zaplanowane. Budowa wodociągu w miejscowościach Milcza i Zmysłówka. Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji. 20 lutego została podpisana umowa z zakładem instalacji sanitarnych z Czódca na kwotę 4 404 400 zł z okresem gwarancji 60 miesięcy. Termin wykonania to jest 180 dni od dnia podpisania umowy. Kwota ta przeznaczona była, to była blisko 7 milionów złotych, no więc część środków będziemy musieli pewnie oddać z tej promesy. Jeszcze będziemy się zastanawiać, czy nie można by było tych środków wykorzystać, budując magistralę w kierunku Bzianki, tam przynajmniej do granic Milczy, ale z tych informacji, które mamy na dzień dzisiejszy, to będzie to małe prawdopodobieństwo, bo to chodzi tylko o jakieś tam roboty dodatkowe na tej inwestycji, która jest realizowana, ale będziemy się starać, no i pytać, czy to by było możliwe, żeby zwiększyć zakres na nośnikach cenowych, takich jak były w przetargu. Umowa podpisana w środę, czyli od środy 180 dni na wykonanie tego wodociągu, czyli można sobie policzyć 6 miesięcy do przodu i to będzie w sierpniu, powinien być koniec. Również odbył się przetarg na rozbudowę budynku hali sportowej, budynek szkoły podstawowej w Sieniawie. W tym kolejnym etapie to była dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Mieliśmy na ten cel 990 tysięcy złotych. Ta oferta najkorzystniejsza to firma Skrosna ProInvest za kwotę 773 178 zł, też z okresem gwarancji 60 miesięcy. Tam z tej kwoty zostało coś 200 tysięcy, ale musimy zrobić też odwodnienie tej szkoły, to tak robimy projekt na to. To jest zadanie konieczne, dlatego że tam woda stoi tam w tych suterenach i tak to jest zadanie konieczne. Myślę, że te pieniążki, które pozostały, to by wystarczyły pewnie na ten cel. Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 887 oraz przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rymanów. No więc też było to postępowanie, jest już rozstrzygnięte. I tak, na część pierwszą zamówienia to jest chodnik ten w Rymanowie Zdroju Desznie. To jest część numer jeden. To jest firma z Golcowej, Drogbud, na kwotę 1 396 387 zł i 2 grosze. Wszystkie inwestycje to jest na 180 dni, czyli na 6 miesięcy. To tak jak wam już mówiłem wcześniej, robimy to tylko dlatego, że przy wysokiej inflacji, w przypadku dłuższego terminu realizacji, to wykonawca ma prawo renegocjacji umów i trzeba dopłacać do kontraktu. Drugie zamówienie to jest na ten chodnik w Ladzinie przy drodze wojewódzkiej. Tam jest firma usługowo-handlowa Sławek z Niebocka. Kwota, na którą to zadanie jest przewidziane, to jest 1 846 860 zł i 89 groszy. To mówię, chyba we wtorek upływa termin po ogłoszeniu przetargu. Jak już będzie, nie będzie odwołań z tego tytułu, to będziemy wyznaczać termin podpisania umów i będzie od tego dnia, od podpisania umowy też 6 miesięcy. To tak liczymy, że do końca sierpnia też jeden i drugi chodnik powinien być zrobiony. Z tej samej promesy są też, jest trzecie zamówienie, to są na drogi i tu wygrał rejon budowy drugi mostów na kwotę 2 541 403 zł i 33 grosze. W tych drogach to tak,
dla przypomnienia, nowa nawierzchnia asfaltowa na tym łączniku w Klimkówce na Pustkach od stadionu do Pustek i od drogi krajowej do skrzyżowania w Pustkach. To jest to zjazd tej drogi głównej krajowej koło BP, tamtą stronę. Druga droga to jest place i parkingi przy policji, budynku policji tutaj w Rymanowie. Tam to jest zrobione i dwie drogi, jedna w Głębokiem od Domu Ludowego do końca wsi, asfaltowanie, i druga droga z przypustem, droga w Wisłoczku do spółdzielni. Budowa części lekkoatletycznej wraz z bieżnią w ramach przebudowy, modernizacji stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie, to jest ta kolejny etap budowy stadionu w Rymanowie. To wiecie, żeśmy unieważnili w ubiegłym roku ten przetarg z racji tego, że była skarga do KIO, tej Krajowej Izby Odwoławczej, i tam musieliśmy unieważnić ten przetarg i ogłosić nowy w tym roku. I dlatego też ta kwota, którą mieliśmy zaplanowaną, była niewystarczająca do rozstrzygnięcia przetargu. Dlatego w dzisiejszym projekcie zmian budżetowych tam jest kwota 280 tysięcy więcej. Dwie firmy tylko wystartowały w przetargu na to zadanie i ta najkorzystniejsza kwota przekroczyła tą kwotę 4 miliony 24 tysiące o 280 tysięcy. Czyli też tak samo mamy 180 dni od podpisania umowy. Dzisiaj jakbyśmy wprowadzili te dodatkowe środki, to będziemy mogli dzisiaj rozstrzygnąć przetarg i czekać 5 dni na ewentualne odwołanie tej drugiej firmy, która zajęła to drugie miejsce. Obie firmy są z Warszawy. Jeżeli nie będzie odwołania, to też rozstrzygamy przetarg i podpisujemy, wskazujemy termin podpisania umowy, iż 180 dni jest na wybudowanie bieżni części lekkoatletycznej. Budowa przepompowni ścieków z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej. To jest ta przepompownia w Ladzinie, która jest jedną z najstarszych tych przepompowni, która groziła jej katastrofa ekologiczna, bo to tak już trzeba powiedzieć. Myśmy szukali jakichś tam źródeł finansowania, niestety nie znaleźliśmy. Te kwoty, które były przewidziane na tą przepompownię, ona była niewystarczająca i ostatecznie za kwotę niższą niż była w przetargu, unieważniliśmy tamten przetarg, będzie to zadanie robić Zakład Gospodarki Komunalnej. Czyli jest ta oferta tam niższa bodajże o 40 tysięcy niż ta była najkorzystniejsza z przetargu wynikała. I ostatni przetarg, ten, który ogłosiliśmy już teraz, to jest modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej na terenie gminy Rymanów. To jest przetarg też ogłoszony w poniedziałek, 7 marca jest termin składania ofert na remont Domu Ludowego we Wróbliku Szlacheckim i przebudowę stadionu sportowego w Klimkówce. Cała kwota przeznaczona na te dwa zamówienia, ten przetarg jest na dwa zadania, ale łącznie to jest kwota 2 971 849 zł. Powiem tak, że zainteresowanie przetargiem jest duże, bo powiem, że kryzys na rynku wykonawczym się już pojawia i wykonawcy szukają robót. Taka jest prawda. Wszystkie te przetargi, które ogłaszaliśmy w tym roku, dobrze, żeśmy to zrobili zaraz na początku roku, są niższe niż kosztorysy inwestorskie. Tak jak w ubiegłym roku było znacznie więcej, to teraz większość przetargów jest na kwoty niższe. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo burmistrzowi za złożenie swojego sprawozdania z działalności między sesjami. Mam pytanie, czy są zapytania odnośnie sprawozdania złożonego przez pana burmistrza? Nie widzę, więc przechodzimy do następnego punktu. Informacja z wykonania uchwał podjętych na 77. sesji Rady Miejskiej w Rymanowie znajduje się w systemie e-Rada. Czy są zapytania do umieszczonej tej informacji? Nie widzę, więc jesteśmy w punkcie 7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał.
i jako pierwszy projekt uchwały mamy projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Nim przedstawię stosowny projekt uchwały, pozwólcie Państwo, że przedstawię projekt uchwały rozpatrzenia petycji. Na początek informuję, że petycja wpłynęła za pomocą poczty elektronicznej. Komisja Skarg i Wniosków i Petycji. Skarg, Wniosków i Petycji wypracowała opinię w sprawie jej rozpatrzenia, której treść jest podstawą do uznania za do uzasadnienia do niniejszej uchwały. Petycja została wniesiona przez Teresę Garland w przedmiocie podjęcia przez Radę Miejską w Rymanowie uchwały w sprawie poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu rozpatrzyła petycję w dniu 21 lutego 2023 roku, na którym członkowie jednogłośnie wyrazili sprzeciw wobec poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, ponieważ nie dostrzegają w powołanej petycji zagrożeń utraty suwerenności Polski. Na marginesie dodam, że ta petycja wpłynęła do większości samorządów w województwie podkarpackim, być może, że nawet i w całej Polsce. Pozwólcie Państwo, że przedstawię stosowny projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Pomijam podstawę prawną. Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Teresę Garland w przedmiocie podjęcia przez Radę Miejską w Rymanowie uchwały w sprawie poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, Rada Miejska w Rymanowie uznaje, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie. Paragraf 2. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie do zawiadomienia wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej przeze mnie uchwały? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny, drugi projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rymanów. Proszę bardzo panią skarbnik o przedstawienie projektu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rymanów na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2021 do 2023 pod nazwą Przebudowa, Modernizacja Stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie, etap trzeci, o łącznych nakładach 4 510 751 zł 24 grosze. Po przetargu zwiększa się łączne nakłady o kwotę 280 tysięcy do kwoty 4 790 751 zł 24 grosze. W tym zwiększa się nakłady w roku 2023 o kwotę 280 tysięcy do kwoty 4 379 200 zł. W związku z podjętymi uchwałami i zarządzeniami w okresie od 1 stycznia do chwili obecnej oraz uchwałą w sprawie zmian z dnia dzisiejszego dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Rymanów na lata 2023-2033. Zwiększa się dochody roku 2023 o kwotę 5 743 964 zł 74 grosze do kwoty 99 685 546 zł 28 groszy. Zwiększa się wydatki roku 2023 o kwotę 5 743 694 zł 79 groszy do kwoty 110 842 814 zł 98 groszy.
Określa się wieloletnią prognozę finansową gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2033 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w artykule 226 ust. 4 o finansach publicznych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Ja jeszcze dopowiem, że wszystkie procedowane w chwili na dzisiejszej sesji uchwały były omawiane na wspólnym posiedzeniu sesji w dniu 21 i uzyskały pozytywne opinie komisji. I przedstawiony w chwili obecnej przedstawiony przez panią skarbnik projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rymanów poddaję pod głosowanie. Aha, proszę bardzo, kolega. Dobrze, nie szkodzi. Skoczyło? Panie Grzegorzu, może techniczna trochę pomoc. Kolega ze spytaniem także. Proszę bardzo, kolega prosi o głos. Odnośnie przychodu z punktu 5, bo ten kredyt, który ponad 5 743 000 na zmianę w budżecie w tym roku uważam za istotny, ale w wieloletniej prognozie finansowej i gdzie na 2023 w punkcie 3 jest zaznaczone, że zaplanowano pożyczki, kredyty w kwocie 14 milionów. Tego nie mogę zrozumieć. Przepraszam, myśmy nie zmieniali w ogóle kwoty kredytów. Nie wiem, gdzie pan tu widzi tę zmianę. 14 milionów było zaplanowane w WPF-ie od początku roku i nic z tego nie zmieniałam. Już w projekcie budżetu była mowa o 14 milionów kredytów. A jakie ja zmiany robiłam w kredytach? Zmienialiśmy tylko dochody i wydatki. Jest na koniec roku jest kredyt 19 705 tysięcy. I plus ten kredyt ponad 5 milionów. I w punkcie 5 jest, że zaplanowano w tym roku pożyczki i kredyty w kwocie 14 milionów. No i tak było od początku roku. Tak mamy w uchwale budżetowej, tak mamy w WPF-ie, od momentu uchwalenia budżetu. Teraz nie zmieniamy 5 milionów, tam panie radny, nic. Czy ta kwota 14 milionów to jest uwzględniona, czy to ona wyjdzie pod 40 milionów zadłużenia? Nie, 14 milionów jest planowany. Mamy stan na koniec roku 19 705. No i tak było od początku przy uchwalaniu budżetu mówione. 14 milionów to są zabezpieczenia wkładu własnego do wszystkich ładów polskich. Od razu mówiliśmy, że nam z dochodów bieżących nie zostaje ani złotówka na wydatki majątkowe. Tak był uchwalany budżet pierwotny i tak jest cały czas. Tej kwoty 14 milionów nie zmienialiśmy. To 14 milionów jest do zabezpieczenia, do uruchomienia? Do uchwalenia budżetu taki, jaki jest uchwalony. I tak było od początku. Nasz budżet się nie równoważy. Stanowi bardzo duży deficyt. Przy uchwalaniu budżetu mówiliśmy, że planujemy 14 milionów kredytu, a kredytu na koniec roku mieliśmy 19 705. Więc po dodaniu dług jest to 19 705 plus 114. Było mówione przy uchwalaniu budżetu i WPF-u, że jeżeli po przetargach coś się zmniejszy, jeżeli sytuacja się wyklaruje, czy pozyskamy środki, postaramy się zaciągnąć dług mniejszy. Ale teraz przy tej uchwale ja tych 14 milionów w ogóle nie zmieniam. Tyle musiało być zaplanowane, żeby budżet został zrównoważony i żeby WPF wskaźnikami nam wyszedł. To ja zadał pytanie. No odpowiadam, w tej uchwale tego nie zmieniam. Było to uchwalone przy budżecie i tak zostaje. Czy jakieś dodatkowe wyjaśnienia potrzeba, bo komuś jeszcze potrzeba jakieś wyjaśnień?
niższy kredyt, jeżeli po przetargach będzie niższe kwoty. Zostanie środków, to będzie mniej. Tak, tamtego roku, żeśmy nie brali 4 milionów, bośmy dostali jakieś po drodze pieniądze i się udało to w jakiś sposób zaoszczędzić, to teraz też możemy, ale kredyt musimy wziąć, inaczej byśmy nie realizowali tych inwestycji. Ani stadionów w Klimkówce, ani dróg, ani chodników, niczego nie robili. Tak, oczekujemy. Czy możemy głosować? Czy kolega jeszcze potrzeba jakiś dodatkowy wyjaśnień? Nie potrzeba. Więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rymanów? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym, a 14 za. I mamy kolejny trzeci projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. Proszę bardzo o przedstawienie projektu i uzasadnienia go. Proszę bardzo, pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. I tak dokonano następujących zmian w planach wydatków. W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 310 tysięcy. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejszono wydatki o kwotę 19 959 zł na Funduszu Sołeckim Wsi Królik Polski. W dziale 926 Kultura Fizyczna zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30 tysięcy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Bziance, jest to budynek zabytkowy, oraz zgodnie ze zmianami Funduszu Sołeckiego w Króliki Polskim zwiększono wydatki o kwotę 12 959 zł na dofinansowanie do projektu doposażenie kuchni w Domu Ludowym. W dziale 926 Kultura Fizyczna zwiększono wydatki o kwotę 280 tysięcy do zadania przebudowa, modernizacja stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie, etap trzeci. Łącznie plany wydatków pozostały bez zmian. Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań, więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki na rok 2024. Proszę bardzo pana burmistrza o przedstawienie projektu i uzasadnienia go. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przepraszam troszkę, bo tak miałem parę telefonów i tam z Ukrainy i dlatego tak jakoś... Muszę się skupić na tym, co jest ważne. Szanowni Państwo, Fundusz Sołecki realizowany jest w Polsce, w tym w naszej gminie od 2009 roku, a więc blisko 14 lat. Jest to fundusz partycypacyjny. Ja ten fundusz zawsze traktowałem jako namiastkę takiego budżetu obywatelskiego, gdzie mieszkańcy sami na zebraniach decydują, na jakie zadania gminne przeznaczyć środki, jakimi dysponuje dane sołectwo na dany rok. W przypadku naszej gminy w tym samym czasie utworzyliśmy też tak zwany fundusz osiedlowy. To były w całości z własnych środków. Nie dostawaliśmy żadnej refundacji na ten cel, ale uważaliśmy, że jeżeli sołectwa, to i osiedla też powinny z tego korzystać. I ten fundusz osiedlowy był wyliczany w taki sam sposób, jak i w przypadku sołectw. Kwota, jaka jest zaplanowana na ten rok, to jest ponad 800 tysięcy złotych. W tym fundusz sołecki to jest 679 044,25 zł. Pozostałą kwotę stanowi tak zwany fundusz osiedlowy, wyliczany, tak jak wspomniałem, w podobny sposób jak sołecki.
Przez 14 lat w ramach funduszu udało się zrealizować wiele zadań gminnych, takich jak place zabaw, boiska sportowe, zakup wyposażenia do domów ludowych, remonty bieżące w obiektach gminnych. Z funduszów sołeckich i osiedlowych korzystały m.in. rady sołeckie, sportowcy, strażacy, przedstawiciele innych organizacji. W związku z trudną sytuacją, jaka ma miejsce obecnie i będzie miała w najbliższej przyszłości, w tym w roku 2024, po rozmowach z panią skarbnik, wnioskuję do państwa radnych o podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na przyszły rok, rok 2024, środków na fundusz sołecki. Moja propozycja jest podyktowana przede wszystkim odpowiedzialnością za funkcjonowanie gminy, w tym jej finansów. Z racji realizacji przez gminę wielu inwestycji, bo te, które przedstawiłem, przetargi to jest tylko część, no a mamy jeszcze inne inwestycje, które planujemy, na które tam dostaliśmy między innymi już jakieś tam wstępne przyrzeczenia środków finansowych, poskładaliśmy wnioski, kolejne wnioski będziemy składać do różnych programów pomocowych. Z racji tego, że będziemy musieli wziąć ten kredyt, o którym wspominaliśmy i którego też będzie obsługa kosztować, powinniśmy czasowo zrezygnować z realizacji drobnych, często takich niekoniecznych, ale kosztownych zadań realizowanych w ramach funduszów sołeckich i osiedlowych. Wiele z tych zadań zaplanowanych może poczekać na realizację i być odłożonych na później. Nadmieniam, że gmina i tak musi zabezpieczyć środki na bieżące wydatki konieczne. Media, przeglądy, naprawy, ale pozostałe środki można było przeznaczyć na inne zadania gminne, ale byśmy ustalali priorytet ważności i konieczności wspólnie razem. Nie? Do tematu przywrócenia Funduszu Sołeckiego Osiedlowego będą mogliby wrócić samorządowcy po wyborach w 2024 roku, nie? Po wyborze nowego burmistrza, nowej rady i wtedy mogliby sobie zdecydować o tym, czy chcą kontynuować tworzenie tego Funduszu Sołeckiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z trudną sytuacją, jaka ma miejsce obecnie i będzie miała w najbliższej przyszłości, a związanej z cenami energii, gazu, wysoką inflacją oraz innymi trudnościami, składam przed Wysoką Radą projekt uchwały w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki na rok 2024. Termin jest obligatoryjny złożenia takiej uchwały i podjęcia w pierwszym kwartale tego roku, żeby na przyszły rok do projektu budżetu ewentualnie wprowadzać bądź nie wprowadzać. No takie są terminy. Powiem tak, że robię to bez satysfakcji, ale w poczuciu odpowiedzialności, żebyście wiedzieli o tym. Natomiast nie uchylamy się od realizacji żadnych zadań, jakie są przypisane gminie i na pewno to wszystko będzie się realizować. Przedkładam w związku z tym projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dzisiejszego dnia w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki na rok 2024. Pomimo podstawę prawną Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Rymanowie nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów na 2024 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki. Uchyla się tą uchwałę z 20 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Rymanów. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tegoroczny fundusz realizujemy tak, jak było zaplanowane. Nic się nie zmienia. Propozycja moja jest, żeby na przyszły rok, kiedy nawet mnie tu już nie będzie. Proszę bardzo, Józef Kijowski. Proszę o głos. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no dyskutowaliśmy tutaj nad tym funduszem na komisji wspólnej i tutaj teraz mamy sołtysów, przewodniczących rady. Proszę bardzo, wypowiedzcie się, panowie sołtysi, w tej sprawie, jak wy to też widzicie, bo wy jesteście tutaj tymi osobami, które po prostu ten fundusz był rozdzielany na
na wioski poszczególne i mieszkańcy decydowali, na co przeznaczamy. Także jesteście tutaj z nami teraz na sesji. Proszę bardzo, wypowiedzcie się na ten temat, żebyśmy też wiedzieli po prostu wasze zdanie. Nikt głosu nie podejmie? Proszę bardzo. Proszę bardzo, Czesław Sajna prosił o głos. Panie Przewodniczący Rado, Panowie Burmistrzowie. Na ten temat był, jak tutaj było wspomniane, na komisjach żeśmy rozmawiali i były głosy podzielone. Uważam, że jeżeli było 800 tysięcy przeznaczone na ten fundusz sołecki, jeżeli połowę, to i tak będzie ten fundusz sołecki, powiedzmy, będzie kosztował, bo zabezpieczenie tych wszystkich placów zabaw i tak dalej, to wszystko, nie chcę tutaj wyliczać, domy ludowe, to, tamto. Jeżeli cokolwiek stanie się, a będzie to konieczne do zrealizowania, na pewno te pieniądze burmistrz znajdzie. Prawda? To jest raz. Po drugie, jesteśmy radą dla całej gminy i tutaj decydujemy nie tylko, że moje podwórko, ale wszystkich, każdego z nas tutaj trzeba rozważać. I tak mi przyszło do głowy, bo tak człowiek, może to nie będzie dobre takie porównanie, ale przykładowo, mówię taki przykład. Miałem w zamiarze kupić sobie samochód, ale w międzyczasie spalił mi się telewizor, coś tam jeszcze, piec wybuchł, to, tamto, to co? Czy mam kupić samochód, a tamto niech stoi? Czy lepiej odłożyć, skoro samochodem jest w takim stanie, że mogę nim jeszcze jeździć, mogę go używać, to wrócę do tego, co jest mi pilniejsze. A w tym sytuacji, jak burmistrz tutaj przedstawił, że są ważniejsze sprawy i te przetargi i te wszystkie przedsięwzięcia, które mają być zrealizowane, to myślę, że to jest dla nas ważniejsze. Przez tyle lat to i tak wiele rzeczy nam się udało po swoich miejscowościach z tego funduszu wykorzystać. A niekiedy i tak z przymrużeniem oka trzeba powiedzieć, żeby się zastanawiali niektórzy, co z tymi pieniędzmi zrobić. Dziękuję. Także jestem za wstrzymaniem tego funduszu. Mateusz Polański, proszę bardzo. Szanowni Państwo, dyskusja na komisji, jak wiadomo, była. Jednak popieram tutaj głos kolegi Juska. W tym temacie, aby sołtysi wypowiedzieli się co do tej uchwały. Niemniej jednak ja po rozmowie z mieszkańcami widzę, że jest potężne oburzenie społeczne i dlatego muszę zagłosować tak, jak tutaj społeczność lokalna chce, czyli przeciw tej uchwale. Dziękuję. Dziękuję. Sołtys z Wisłoczka, proszę bardzo. Puławy, proszę bardzo, Daniel Bruk. Ja tylko z takim pytaniem, czy na te koszty bieżące utrzymań, to wszystko będzie tak jak po starem. Ale jak będzie potrzeba jakiegoś remontu drogi, czyli możemy się tutaj zwrócić. Ja tylko tyle bym ewentualnie miał do dodania, żeby tam napisać tylko na 2024 rok. Tak jest? Czyli 25 jest znów, ale jest odwołany tam do 15 roku. Funduszu. Proszę bardzo, Cię Grzynko. Na posiedzeniu wszystkich komisji, tutaj w kierunku wszystkich sołtysów, myśmy rozmawiali o tym dosyć burzliwie, to trwa długo i burzliwie były dyskusje na ten temat i tylko i wyłącznie jest podjęta decyzja, jeżeli chodzi o 2024 rok. My tutaj też patrzymy na ten zapis,
że to nie dotyczy kolejnych lat, tylko i wyłącznie na 24 rok. Ze względu na te sprawy, o których mówił pan burmistrz, no i tutaj później mówił pan Czesiek, tylko i wyłącznie 24 rok. I my to też mamy na uwadze, bo to jest ważna sprawa i też żeśmy mieli pewne zastrzeżenia, żeby to się nie stało taką tradycją już później, że to będzie odwoływane. Jeżeli chodzi, jeżeli my będziemy, a wszystko na to wskazuje, że jeszcze w przyszłym roku będziemy w marcu, my jako Rada, to na pewno będziemy na to zwracać uwagę. I jeżeli chodzi o moją osobę, bo nie mogę tutaj za wszystkich ręczyć, ja na pewno się nie zgodzę, że w przyszłym roku pójdziemy i będziemy to kontynuować. I myślę, że też i pozostali koledzy w ten sposób podchodzą. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Darek Pek. Szanowni Państwo, w ostatnich rozmowach na zebraniu strażackim rozmawiałem z strażakami i w ogóle z mieszkańcami, jak roznosiłem nakazy. Każdy mówi, że jednak to było dobre. Nie mówię, że tego, ale jest, wszyscy są, żeby to jednak było. Wybrali mnie po to, żeby mi reprezentował, także jestem za nimi i będę no, raczej głosował, no, żeby ten fundusz został. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów. Czy kolega Czesław chce jeszcze chyba coś dopowiedzieć? Tak, ja tak tylko nie w tej. No, jeszcze raz bardzo. I krótko. Chciałem tutaj koledze sąsiadowi odpowiedzieć. Jeżeli podejdziemy do ludzi i się zapytamy, czy chcecie wstrzymać tych pieniądze, jaka może być inna odpowiedź? Wiadomo, że ludzie będą chcieć. Oczywiście chcemy pieniędzy i chcemy. Ale ci ludzie nie wiedzą, jaka jest sytuacja tutaj w gminie. Tylko my o tym wiemy i my decydujemy. Dziękuję. Proszę bardzo, sołtys z posady jeszcze. Głos pomocniczy. Panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja przychylam się do tej sprawy, co pan burmistrz tu przedstawił, tylko że to trzeba było nam sołtysu przedstawić wcześniej, żebyśmy wiedzieli o tym. Dziś my to podejmiemy uchwałę, żeby wstrzymać się. No wiem, ale myśmy jako ludziom byśmy przedstawili sprawę, o co chodzi, a tak teraz po wszystkim jest. No ale jestem za. No dobrze, to dobrze. No to dobrze, dziękuję bardzo. Czy Mateusz też jeszcze coś? Czy są jeszcze jakieś głosy? Ja przychylam się do głosów Czesława Szajny. Osobiście przychylam się do głosów, że my nie możemy patrzeć przez pryzmat tylko załóżmy danej miejscowości. My jesteśmy radą całej gminy. Musimy być odpowiedzialni za budżet, który uchwalamy, za budżet, który ja podpisuję, pani skarbnik za budżet, który uchwala. I mi się wydaje, że to jest moje osobiste zdanie, że po to, żeby w przyszłym roku właściwie zaprojektować budżet, żeby ten budżet był właściwie zbilansowany, żeby można w nim było uwzględnić inwestycje, nie zapominając, myślę, że to może słabo wybrzmiało w słowach burmistrza, bo nie możemy zapomnieć o bieżących potrzebach mieszkańców, ale po to, żeby był budżet właściwie zbilansowany i nie zabrakło środków na inwestycje w przyszłym roku, to ja się przychylam za wstrzymaniem tego. Proszę bardzo, kolega Buczek. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja tutaj po wysłuchaniu argumentów wszystkich stron i także kolegów radnych, którzy będą głosowali za odrzuceniem tego projektu, ale także kolegów radnych, którzy będą głosowali za przyjęciem tego projektu. Ja chciałem tak podsumować, czyli rozumiem, że odrzucenie tego funduszu sołeckiego to na dobrą sprawę nie zmieni nic w finansowaniu bieżących potrzeb miejscowości, czyli tej gmin. Jest to przyjęcie tej trudnej decyzji, no bo sam pan burmistrz zawsze mówi, że tyle samorządu, ile pieniędzy własnych, że podjęcie tej bardzo trudnej decyzji jest podjęciem tylko takim na rok i tak na dobrą sprawę nie zmieni nic w finansowaniu gminy, a może naszej kolektywnej wspólnocie gminnej pomóc spiąć budżet i tak działać dla dobra nas wszystkich. Więc jeżeli
jest ta, jeżeli ja to dobrze rozumuję, no to ja będę głosował za przyjęciem i także sugeruję to kolegom i koleżankom. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze reasumując tak, żeby to wybrzmiało tak, jak powinno wybrzmieć. Na jeden rok, ze względu na to, że jest wojna, jest wysoka inflacja, nie wiemy, jaka będzie cena gazu, energii i tak dalej, żeby nie pogarszać standardu życia w naszej gminie, proponujemy takie rozwiązanie przejściowe na jeden rok 2024. Dobrze, czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki na rok 2024. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 10 głosach za przyjęciem uchwały i 5 głosach przeciwko przyjęciu tej uchwały. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie 6, przy 5 projekcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rymanów w 2023 roku. Czy to pan burmistrz tak, zastępca? Tak, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały corocznie do końca marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Podjęcie takiej uchwały w sprawie przyjęcia programu stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego. Realizując ten obowiązek przygotowaliśmy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rymanów w 2023 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań, jak tam wymienione są: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację lub kastrację, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Zgodnie z zapisami ustawy program może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie, może obejmować plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. Realizacja zadań, o których mowa w punkcie 3-6, może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt. Program zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina. Projekt programu w przypadku gminy Rymanów przygotowuje burmistrz. W przedmiotowym programie wskazano koordynatora i realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację. Zostały one przedstawione w formie tabelarycznej w odniesieniu do poszczególnych jednostek realizujących program. Projekt programu został opracowany zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy i przekazany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działające na obszarze gminy, na stronie internetowej www.rymanów.pl, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy. Przedkładam w związku z tym projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dzisiejszego dnia w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rymanów w 2023 roku. Pomijam podstawę prawną. Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rymanów w 2023 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Rymanów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Kolega nie zabiera głosu. Więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest
Tak, proszę bardzo, bo kolega się zgłosił, ja myślałem, że do poprzedniego projektu. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, chciałem się dowiedzieć tylko, bo tu chodzi o 30 tysięcy złotych, tak? Ale tyle, no. Zeszłego roku ile było wykorzystane? Nie, musiałbym zobaczyć tam do sprawozdania. No to mniej więcej kwota jest bardzo podobna. My musimy mniej więcej, no, koszt chyba 1500 kosztuje, czy więcej już w schronisku? Schronisko, tak? Czyli 50% za gotowość płacimy do schroniska i za każde odłowione zwierzę, którego właściciela nie znajdziemy, musimy dostarczyć do schroniska. No i każdy, kto przyjdzie i powie, że są koty żyjące wolno, to chciałby wysterylizować, to też mamy obowiązek zapłacić za sterylizację, kupić karmę też. Kto przyjdzie, złoży wniosek, tak samo. To taka kwota mniej więcej do tego programu jest przeznaczona. No, około 31 tysięcy. Ono mniej więcej jest planuje się na podstawie wykonania. Troszeczkę tam się dokłada, ale niewiele. Można to powiedzieć, że z tego funduszu jest też kupowana dla rymanowskich gołębi, bo to też nie tylko... Nie. Ja myślałem, że gołębie też z tego są. Dobrze, czy ktoś, jest jakieś pytanie? Więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rymanów w 2023 roku? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Rymanów położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w związku z podjętą uchwałą nr 55/508/2021 Rady Miejskiej w Rymanowie z 26 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Królik Polski 1/2019 gmina Rymanów przystąpiła do opracowania podziału geodezyjnego terenu objętego planem. W wyniku podziału wydzielono 14 działek z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które następnie zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, co przyniesie korzyści w postaci dochodu ze sprzedaży działek pod zabudowę i wzrostu podatków od nieruchomości. Wobec powyższego przedkładamy projekt uchwały w tej sprawie. A więc te działki są tam zaznaczone w tym załączniku mapowym, to w Króliku Polskim są te działki, które no jesteśmy przygotowani do tego, żeby wystawić już je po wyrażeniu zgody przez Wysoką Radę do sprzedaży. Przedkładam w związku z tym projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dzisiejszego dnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Rymanów położony w obrębie ewidencyjnym Królik Polski. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. I przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Rymanów położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I ostatni projekt uchwały 7 w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom w dzierżawę działek gminnych. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dotychczasowi dzierżawcy zwrócili się z wnioskami o przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych obejmujących działki położone w miejscowościach Łazy, Rymanów, Rymanów Zdrój, Wołtuszowa, Ladzin. Nieruchomości są dzierżawione od wielu lat z przeznaczeniem na cele rolne, gastronomiczne lub handlowe. W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały w tej sprawie. Przedkładam w związku z tym projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dzisiejszego dnia w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom dzierżawę działek gminnych. Pomijam podstawę prawną. Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się burmistrzowi gminy Rymanów zgody na zawarcie umów dzierżawy w drodze bezprzetargowej z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości gruntowej stanowiących własność gminy Rymanów obejmujących w Łazach działkę 21-arową
na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele rolne, to dotychczasowy dzierżawca to chce przedłużenia. Część działki numer 2802 o powierzchni 35 metrów kwadratowych w Rymanowie, to jest ten kiosk koło cmentarza na okres 5 lat. Kolejne to jest jedna druga w działce numer 1728 o powierzchni 7876 metrów kwadratowych. To jest też działka w Rymanowie rolna z przeznaczeniem na cele rolne. To też połowę tej działki dzierżawi od nas właściciel tej drugiej połowy. Kolejna to jest działka numer 425/12 o powierzchni 198 metrów kwadratowych. Jest to położone w Rymanowie Zdroju, też na okres 5 lat. To jest ten lokal gastronomiczny Bistro pod Dębem w Rymanowie Zdroju. Działka numer 1297 o powierzchni 24 arów, numer 1300 o powierzchni 30 arów, 1303 o 41 arów, 1389 o powierzchni 24 arów, 1397 o powierzchni 14 arów i 1563 o powierzchni hektar i 10 arów. One są wszystkie położone w obrębie ewidencyjnym Ladzin z przeznaczeniem na cele rolne. To też rolnik to dzierżawi. I wszystkie działki, które są o powierzchni łącznej 55 hektarów, 4755 metrów kwadratowych położone w obrębie ewidencyjnym Wołtuszowa, dotychczasowemu dzierżawcy na kolejny 5-letni okres z przeznaczeniem na cele rolne. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Rymanów. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. I przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom w dzierżawę działek gminnych? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i jesteśmy w punkcie 8 naszych dzisiejszych obrad. Sprawy bieżące. Ja korzystając, że jest z nami Rada Młodzieżowa, to tak pozwolę sobie, bo radni i sołtysi wiedzą, co w tym temacie jest poruszane, ale tak gwoli informacji przypomnę, że w sprawach dotyczących gminy Rymanów, które poruszamy w tym punkcie, mogą kierować, radni mogą kierować interpelacje i zapytania do burmistrza. Interpelacja jest to, dotyczy sprawy o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niej pytanie. Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie. Gotowe formularze są dostępne w Biurze Rady do przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania interpelacji lub zapytania. Informuję również, że wszelkie sprawy związane z infrastrukturą gminy Rymanów, na przykład niesprawne oświetlenie uliczne, uszkodzone urządzenia techniczne, konieczność napraw bieżących, przywrócone lub złamane drzewo, dzikie wysypisko i tym podobnie, radni, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli oraz zainteresowani mieszkańcy mogą zgłaszać burmistrzowi i pracownikom Urzędu Gminy w Rymanowie w godzinach pracy urzędu. Zgłoszeń można również dokonywać za pomocą platformy napraw to dostępnej na poziomie strony www.rymanów. Radni i sołtysi o tym wszystkim wiedzą, ale tak młodzieży, że młodzież też może z tej platformy korzystać, też może informować nas. I teraz oddaję państwu głos. Pierw był chyba kolega Tomek Rajnik. Proszę bardzo. No to tak niechcący wyszło. Dziękuję panie przewodniczący za oddanie mi głosu, że na część tej wypowiedzi mojej, to już jest jakby powiedziane przez pana przewodniczącego.
Właśnie chciałem powiedzieć, bo tak wiele osób ogląda nas za pośrednictwem transmisji, jest właśnie młodzież i tak się już utarło przez długie lata działalności, że większość tych spraw takich bieżących, drobnych, to właśnie zgłaszamy czy telefonicznie, czy osobiście, czy burmistrzowi, czy przewodniczącemu, czy pracownikom odpowiedzialnym za dane tematy i stąd się bierze też, że tych wniosków nie ma tak dużo i w sprawach bieżących też nie ma tak wiele zgłaszanych spraw i dyskusji. I bo niektórym się może zdawać właśnie, że no radni praktycznie nic nie robią, bo tyle spraw jest do załatwienia. Często te sprawy nie są do załatwienia od razu. Czasem na przykład na naprawę trzeba poczekać, bo nie ma części, bo ekipa nie wyrabia i tak dalej. O to mi właśnie chodziło. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Dariusz Beck. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado. Mieszkańcy prosili mnie o zamontowanie lustra z wyjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową, bo są tuje i jakimś większym sprzętem czymś jest niewidoczna droga. Dziękuję. Proszę bardzo, a co jest łącznik Kwiatowy na Wiśniową? To musiałbym pokazać, jak tam ktoś byś pokazał, także bym pokazał. Dziękuję. Proszę bardzo, Kazimierz Kielar. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tylko chciałem ponaglić sprawę, ponieważ 3 marca, od 3 marca dwa miesiące będzie, jak w Klinkówce są coroczne uroczystości w polach na drodze kościółkowej. Droga jest mocno uszkodzona i nie prosić, ale apelować, bo obietnic było wiele składanych, ale raczej się pogłębia uszkodzenie, a nie naprawia się nic w tym kierunku. I następny dylemat, jaki jest, drogi, które są dojazdowe do dróg, w większości do drogi powiatowej, drogi gminne, gdzie są mosty na rzece Morwawa, one są tak mocno podmyte, że podwaliny, dno rzeki się zagłębiło i cóż tu można zrobić? No, przebudować most by było najkorzystniej, ale czy by weszła opcja, jakby to było spiętrzenie i zamulenie, żeby te podwaliny stały inaczej, bo no, użytkownicy, którzy korzystają na co dzień, tak inaczej powiedzieć, z tamtych rejonów mieszkańcy, no dość apelują i trzęsą się, że z chwilą będą odcięci od świata. To tak, żeby popatrzeć, co gospodarczo można zrobić, bo Polskie Wody, oni raczej do tego złotówki nie dołożą. Jakie to wyjście z tego by było korzystne, żeby coś w tym kierunku zaradzić? Dziękuję. Proszę bardzo, Krzysztof Guzylak. Panie Burmistrzu, mam taką prośbę o zorganizowanie jednak spotkania z mieszkańcami i w rublika jednego, drugiego, władz gminy, może przedstawicieli i zakładu Farmutin w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Kolega Czesław Szajna jeszcze. Panie Przewodniczący Rado, Panie Burmistrzu, akurat ten sezon to jest taki, gdzie roznosiliśmy nakazy podatkowe, a to stwarza, że mamy styczność z ludźmi. Jak styczność z ludźmi jest, to zawsze każdy ma jakieś uwagi i oczywiście słuszne. I mam takie 3 uwagi. Obok sklepu tej Alty tam płynie taki potok i część go jest zasypane, ale powstało bajoro i to wszystko tam zagniwa, gnije po prostu i jakoś zmusić tą Altę, bo to jest teren Alty, żeby to zasypać, czy tam rury odpowiednio odprowadzić tą wodę, czy jak, bo to tam naprawdę ludzie sobie to krzywdzą i prosili, żeby tą sprawą się zająć. Druga taka sprawa tutaj, co był teraz robiony wodociąg. Oczywiście wiadomo, że w tej chwili to jest taka sytuacja, że musi ta ziemia usiąść troszeczkę, ale możliwie jak w najszybszym czasie, żeby to te przejścia były wyrównane w miarę możliwości, żeby można było łatwo przejść. W tej chwili to się po prostu nie da tamtędy przejść. No i trzecie moje takie spostrzeżenie, roznosząc te nakazy podatkowe, żeby w jakiś sposób, ja już to wcześniej o tym mówiłem,
były numery na budynkach, na posesjach. Jest naprawdę trudno tych ludzi stać, wybudować piękny dom. Kilka tysięcy drzwi kosztują, a na tabliczkę, żeby numer, czy nawet kredą, gdyby na tych drzwiach napisał numer domu, to by było o wiele łatwiej. Czy nawet dla karetki, czy dla kogokolwiek, a tak puka się, to ten numer tutaj nie. I się człowiek denerwuje, i ja się denerwuję. Także w jaki sposób. Dziękuję bardzo. I proszę bardzo, panie burmistrzu. Na razie tyle. Dobrze, to tak. Odnośnie tego lustra, to tak, przekażę to, bo ta komisja, która jest taka powołana, to ona sobie pojedzie zobaczyć tam, czy to zasadne jest posadowienie tego lustra. To odpowiadam na wniosek pana Dariusza Beka, radnego z Sieniawy. Jeżeli chodzi o drogę do Kościółka, to tak jak wspominałem w swoim sprawozdaniu, byłem z panem przewodniczącym rady u pana dyrektora Lasów Państwowych Marka Mareckiego. Obiecał osobiście, że pojedzie tam na tą drogę. Byśmy pierwsza, najważniejsza rzecz to jest ta droga do Kościółka w Klimkówce, że jest w bardzo złym stanie, a z tej drogi oni korzystają, bo nie mają innej. Wstępnie to tak jak z pana, bośmy rozmawiali na ten temat, żeby oni tą drogę przejęli, przebudowali i dali notarialną gwarancję dostępu ludziom do tej drogi, żeby nie było jakiejś służebności do działek, które tam są pobudowane, żeby po prostu ludzie mieli dostęp, ale żeby oni wzięli tą drogę na siebie i żeby oni ją zrobili, bo tam ta droga wymaga odpowiedniej podbudowy, wszystko. No więc do Kościółka to jest asfaltowa, natomiast tamta dalej, gdzie jest złożone to drewno, jest też w katastrofalnym stanie. Tu pan przewodniczący był świadkiem, że pan dyrektor Marecki powiedział, że osobiście pojedzie na tą drogę zobaczyć i zrobi wszystko, żeby ten problem załatwić. Natomiast jeżeli chodzi o te... Tak? Inaczej nie będzie, panie Kazimierzu. Nie, to tak... Takie umowy już są zawierane pomiędzy samorządami, gdzie nadleśnictwa korzystają z tych dróg gminnych takich. No bo to, no to tylko tyle. Dobrze. Natomiast zobaczymy tam na te mosty, no bo to tak one pewnie łączą drogę powiatową z tymi drogami naszymi gminnymi. Tam, bo to ten, na Rzeczna... Tam, to ja wiem, tam na razie do mostów tam się może... Zastanowimy się, na pewno jakiś tam przegląd trzeba zrobić, bo to jest pewnie w ciągu naszej drogi gminnej tam, bo to łączy tą drogę gminną z powiatową. Popatrzymy. Co tam. No. Problem jest poważniejszy. No. Panu Krzysiowi na końcu odpowiem, a Czesław Szajna, to tak, wystąpimy do Alty, żeby ten teren jakoś tam uporządkowali, bo to jest, skoro tam... jest to bagno takie, to niech oni tam zrobią porządek na tym. No to jak tam ludzie żyją, to też w centrum miasta to tak nie może być. Myślę, że może dam telefon prezesowi do pana radnego, żeby dokładnie wytłumaczył tam, o co ludziom chodzi. No to dobrze, no to jak tak mi się wydaje. Jeżeli tak, jeżeli to mu wystarczy, tylko taki sygnał, to wystarczy. A jeżeli nie, no to jeszcze dam telefon. Jeżeli chodzi o porządkowanie terenu po budowie wodociągu, to myślę, że to po prostu na bieżąco się będzie robić. No to jest zakład gospodarki komunalnej, to w każdej chwili można, jeżeli będą warunki sprzyjające, zadzwonić tam i pójdą i porównają, to podsypują, tak żeby było... To parę miesięcy i będzie już znaku, nie będzie, nie? Ale trzeba tam... Natomiast co do numerów na posesjach, to postaramy się na zebraniach z mieszkańcami, ale może damy też ogłoszenia do księży, żeby jednak... Każdy musi mieć, bo to jest obowiązek każdego mieszkańca, żeby numer był na domu. Co do tego spotkania w sprawie Farmutilu, to chciałbym się chwilę zatrzymać i parę zdań powiedzieć. Szanowni Państwo, sprawa Farmutilu to jest sprawa, która się toczy od wielu, wielu lat. To nie jest tak, że ktoś chce tylnymi drzwiami cokolwiek wprowadzić. To obwieszczenie, które zrobiła pani Alicja, to poszło do czterech instytucji, które mają się w tej sprawie wypowiedzieć. To nie jest tak, że
starosta się nie wypowie, czy ktoś może się nie wypowiedzieć. Od tego są instytucje. Od tego jest sanepid, od tego jest starosta, od tego są Wody Polskie, jest lekarz weterynarii, że oni mają nakreślić, co powinien ten inwestor zrobić. Skoro kazał zrobić raport i sanepid i starosta, to będą robić raport. W tym raporcie, przy opracowaniu tego raportu będą wszyscy brać udział, wszyscy mieszkańcy. Ja zrobię takie spotkanie kolejne, chociaż już radni się spotykali wiele razy wydaje mi się, że wszystko wiedzą na ten temat. Ale zrobimy w Domu Kultury, w Rymanowie zrobimy, dla wszystkich zainteresowanych Bakutilem. Zaproszę pisemnie zaproszę pana starostę, jego służby, cały zarząd firmy Farmutil, projektanta, różnych specjalistów z dziedziny tam ochrony środowiska i kto będzie chciał, niech przyjdzie tutaj i bo festynów takich politycznych to nie ma co robić. Ci, którzy są zainteresowani, przyjdą do Domu Kultury i tam będą mogli się zapoznać ze wszystkim. Tak uważam, że tak to powinniśmy zrobić. Panie burmistrzu, ja bym miał propozycję, proszę, żeby jednak we rubliku. Ale frekwencja byłaby większa we rubliku. Proszę bardzo, czy w temacie spraw bieżących, proszę może panie przewodniczący zarządu w osiedli albo panowie sołtysowie, proszę bardzo, sołtys z Głębokiego. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja bym miał takich kilka spraw do poruszenia. Uszkodzony przepust na drodze gminnej między numerami 137 i 141. Tam by się niezwłocznie nad tym pochylić, bo żeby po prostu śmieciarka mogła przyjechać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, panie burmistrzu, miałbym prośbę taką, bo szkoła na Głębokim jest prowadzona przez fundację, ale budynek i obiekt to jest nasz gminny. I patrząc na przełomie ostatnich lat, tam korozja na dachu z roku na rok jest coraz większa i jest kilka metrów kwadratowych i prosiłbym, żeby to zabezpieczyć, żeby się to nie rozszerzyło na większą ilość dachu. I trzecia sprawa, to chciałbym ponowić wniosek do starostwa o modernizację gruntów na Głębokim. I czwarte takie mam pytanie, panie burmistrzu, dziękuję z góry w imieniu własnych mieszkańców za tą nową nawierzchnię, która będzie na drodze gminnej na Głębokim, ale miałem takie pytanie techniczne, czy były brane pod uwagę przepusty, które są pod tą drogą do przeglądu, czy ewentualnej wymiany przy tej przebudowie. I jeszcze jedna taka sprawa. W ubiegłym roku, państwo pamiętacie wszyscy, jak był suchy rok i zbiornik wody pitnej na Sieniawie, brakowało dosłownie dwóch tygodni, żeby były ograniczenia w dostawie wody dla mieszkańców, a w pierwszej kolejności by były odcięci ci mieszkańcy z tych małych miejscowości, to czyli z wiosek i na terenie naszej gminy. I z tego, co wiem, są dwa poziomy wody na zbiorniku wody pitnej w Sieniawie. Poziom zimowy i poziom letni. Wody Polskie kilka lat już się przymierzają do zniesienia tego poziomu letniego, tylko żeby był poziom letni, zimowy, który był wyższy i większy zapas był tej wody, ale do chwili obecnej dalej nie mają zgody. I z tego, co wiem, do początku maja ma być z powrotem opuszczona ileś tam metrów woda na zbiorniku. Jeżeli będzie suchy rok, to dalej będzie problem z wodą. I mówię, były śnienięte ryby na Odrze, a może większość z państwa nie wie, ile ryb zadusiło się, czy zdechło, czy padło tutaj na Sieniawie. Dziękuję. Proszę bardzo, czy panowie sołtysowie albo panie przewodniczące? Jest sołtys Puław, tak? Pani Teresa? Panie proszę bardzo, pani Teresa. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja tylko chciałam powiedzieć, że podczas ostatnich tych śniegów rynna jest uszkodzona na Domu Ludowym i zacieka po ścianie, więc prosiłabym o taką naprawę. Dobrze, ale on mnie potem odsyła właśnie, żeby z burmistrzem porozmawiać. No to ja załatwię właśnie przez pana Marka, ale chciałam Proszę bardzo, czy jeszcze któryś z...
Kto jeszcze? Proszę bardzo, kolega Krzysztof Buczek jeszcze. Szanowni Państwo, ja chciałem się zwrócić do przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy, bo już nasza sesja się kończy, już jeszcze tylko burmistrzowi zostały odpowiedzieć na pytania sołtysów i przewodniczących Rady Osiedli. Chciałem młodym radnym podziękować za udział w sesji. No, sesja była prawie trzygodzinna, ale jak Państwo młodzi radni, także opiekunowie mogli zauważyć, że tutaj... Sołtysi zostają jeszcze na 5 minut po sesji. Że tutaj radni i pracownicy, chociaż mogą mieć różne tutaj zdanie, może to różnie wyglądać, wszyscy pracują w zgodzie, w takim ładzie, porozumieniu, żeby nasza gmina rozwijała się tutaj dobrze. Również młodzi radni, szanowni koledzy i koleżance, wasza tutaj praca, wasza inicjatywa już przynosi realne efekty, ponieważ jeżeli dobrze pamiętamy, na ostatniej sesji uchwaliliśmy taką deklarację o pomocy naszym rówieśnikom z Ukrainy i już mogę wam powiedzieć, że efekt pracy już jest widoczny, ponieważ dzisiaj został zakupiony już pierwszy generator, natomiast do naszej następnej sesji, czyli do 7 marca, myślę, że ta nasza realizacja, to nasze postanowienie będzie jeszcze lepiej tutaj widoczne, więc bardzo serdecznie dziękuję wam za udział. Myślę, że była to wspaniała lekcja wiedzy o społeczeństwie, ale także przede wszystkim piękna lekcja samorządności, ponieważ płaszczyzna Rady Gminy, płaszczyzna samorządu to jest właśnie taka płaszczyzna sporów, wymiany myśli, ale działalności dla dobra wspólnego, dla nas wszystkich. Także my widzimy się Młodzieżową Radą 7 marca, zbieramy dalej pieniążki na pomoc naszym rówieśnikom. Cieszę się, że wszystkie szkoły okazują serca, okazują zrozumienie i zaangażowanie kolegom radnym, państwu sołtysom i przewodniczącym osiedli. Bardzo serdecznie dziękuję za ciepłe przyjęcie młodych samorządowców. Myślę, że była to, jeszcze raz chcę podkreślić, wspaniała lekcja wiedzy o społeczeństwie, nie teoretyczna, ale jak najbardziej praktyczna. Także panie przewodniczący, panie burmistrzu, serdecznie w imieniu Młodzieżowej Rady dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu, o udzielenie odpowiedzi. Udzielę odpowiedzi jeszcze. Tak, czyli tak, te przepusty, ten przepust głębokim pomiędzy tymi numerami 137, 141, trzeba tam zobaczyć, co tam się dzieje, to tam podjadą i zobaczą. O dachu do pomalowania na szkole w Głębokim to wiemy, bo dyrektorka mi już mówiła, porobiliśmy remonty w ubiegłym roku, dużo żeśmy porobili w tej szkole. Wydatkowaliśmy na ten cel też pieniądze i myślę, że ten dach też się doczeka w tym roku malowania. Jeżeli chodzi o drogę, ułożenie tej nawierzchni na tej drodze gminnej powyżej remizy, to nie znam projektu, no co tam jest przewidziane w tym zakresie. Wiem, że chodników tam nie będzie, ale wszystkie inne pozostałe roboty chyba tam są przewidziane. Co do zbiornika w Sieniawie, to ja myślę tak, że eksploatator tego zbiornika, czyli Wody Polskie i MPGK w Krosno, to oni doskonale wiedzą, w jakim stanie jest ten zbiornik i są od tego fachowcy tam i oni na pewno myślą o tym, co by zrobić, żeby odmulić ten zbiornik. To nie są proste rzeczy, bo wiem, że w Rzeszowie tam ten zbiornik czekał wiele lat na odmulenie. Natomiast pani Teresie już tak grzecznie, no to tam zgłoszę, żeby naprawili tą rynnę, ale takie drobne rzeczy, to czy wystarczy tylko zadzwonić do Marka Penara i powiedzieć, że trzeba w gospodarce komunalnej podjedzie któryś pracownik, jak tam się oberwała rynna czy coś, to już takie drobne rzeczy to nie są konieczne na sesję. A jeżeli by pracownik któryś nie chciał załatwić pozytywnie takich drobnych rzeczy, to proszę wtedy do mnie zadzwonić i powiedzieć mi. To ja chyba z tych rzeczy to tyle. Proszę bardzo. Janusz Dąbrowski, jeszcze ad voce. To mam zapisane, tak. Modernizacja, to ponowimy wniosek. Ponowimy wniosek o modernizację gruntów. Tam jeszcze chcielibyśmy, żeby to zrobić też w Rymanowie Zdroju, bo tam z panem dyrektorem Lasów Państwowych tośmy rozmawiali, że wiele rzeczy właśnie takich nieuregulowanych z lat, między innymi tam drogę przez Cyrkwisko w Wołtuszowej, że można by było poprzez modernizację map poregulować. No. To może w przyszłym roku, 2024, to taki wniosek też napiszemy. Poprosimy o modernizację map w Głębokim i w Rymanowie Zdroju, bo to tam dla uporządkowania tych takich spraw, które wiszą. Tak?
Proszę do mikrofonu, bo to idzie transmisja. Miała być tam robiona koło szkoły ta droga, ten odcinek asfaltowy. To będzie robione, nie wiem, na drugi rok, czy tam, bo tam już takie dziury wypadały, czy będzie jeszcze remontowana doraźnie. Dopóki jest budowa prowadzona, to trzeba doraźnie jakoś tam ponaprawiać to, tak? Jak zawsze naprawiamy, tak będzie ponaprawiane. Czy ktoś jeszcze ma pytanie jakieś do poruszenia? Nie. Dużo drzew jest wyłamanych i leży w rzece. Może to wystosować pismo do nich, żeby przygnęli i przyjdą roztopy z lasu, śniegi stopniają, po wodzie porobi i blokuje wodę w tej różne potopienia są. To znaczy, powiem tak, już jest wszystko zgłoszone wczoraj, ale mogę to ponowić jeszcze pisemnie. Zastępcy dyrektora Wód Polskich w Krośnie wczoraj przekazałem informację, że na ciągu taboru jest mnóstwo rzec w korycie i przy wysokich wodach będą problemy, będą pobrywane brzegi i tak dalej. Obiecał, że przejdą całe koryto i zrobią porządki z tym. Drodzy Państwo, mam zapytanie. Czy udzielone odpowiedzi usatysfakcjonowały tych, którzy pytali? Proszę bardzo, kolega Jan Dudzik, sołtys Bałcianki. Proszę bardzo, panie sołtysie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja mam taką drogę, nie? Odpowiedź już znam. Robili kanalizację. Jest droga tak zniszczona, no i po każdej kanalizacji gdzieś coś tam poprawiają, a u nas zaraz na tą odpowiedź, że pieniędzy nie ma, że to my też tak samo są mieszkańcami jak inni. Też bymy chcieli coś, żeby było naprawione czy zrobione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To tak. Nie burmistrz udzieli może odpowiedzi, bo widzę, że młodzież się śpieszy do szkół. Droga Rado Młodzieżowa i wasi opiekunowie. Ja ze swojej strony myślę, że koleżanek i kolegów radnych serdecznie wam dziękuję za dzisiejszy udział. Myślę, że jak tylko będzie wasza wola i od waszego opiekuna dojdzie sygnał, że chcecie, żebyśmy was zapraszali, to będziemy was na sesję zapraszać. Jeszcze raz wam dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu, o udzielenie odpowiedzi sołtysowi. To tak, jest udzielając sołtysowi odpowiedzi, to tak. I na gwarancji jest wszystkie roboty kanalizacyjne. Gwarancja jest 5-letnia, w związku z tym przegląd szkód, jakie zostały spowodowane na drogach, też będą na wiosnę. W zimie trudno naprawiać drogi, bo jakby jest śnieg wysoki taki po pas. Natomiast my zrobimy przegląd na wiosnę wszystkich robót wodociągowych, kanalizacyjnych i tam, gdzie są szkody, tam ponaprawiają. Czy są jeszcze jakieś pytania? Drodzy Państwo, na tym porządek obrad 78. sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został wyczerpany. Dziękuję bardzo radnym i wszystkim zaproszonym gościom za udział. Wysoka Rado, zamykam obrady 78. sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.